Dzień dobry, witam Państwa w Izbie Pamięci Strzelecka 8 w miejscu unikalnym w skali ogólnopolskiej zachowanymi śladami po dawnym areszcie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. To właśnie wyjątkowy charakter tego miejsca, czyli jego autentyzm, stał się inspiracją dla tematu dzisiejszej konferencji, a jest nim autentyzm miejsc pamięci i jego rola w budowaniu tożsamości narodowej. Celem konferencji będzie dzielenie się wiedzy i doświadczeniem na temat odczuwania więzi emocjonalnej z własnym narodem, jak też umacnianiu poczucia odrębności wobec innych narodów. Witam pana dyrektora oddziału IPN w Warszawie, pana doktora Tomasza Łabuszewskiego, dziękując jednocześnie za wsparcie idei zorganizowania dzisiejszej konferencji. Witam prelegentów i uczestników. Witam zaproszonych gości i wszystkich Państwa obecnych na tej sali. Witam również tych z Państwa, którzy w dzisiejszej konferencji będą uczestniczyć poprzez transmisję online. Poproszę o zabranie głosu pana dyrektora, doktora Tomasza Łabuszewskiego. Witam wszystkich Państwa. W zasadzie pani Marta Milewska powiedziała już wszystko, co chciałem powiedzieć. Także z uwagi na bardzo napięty harmonogram dzisiejszego spotkania, bo będziemy go kończyć pewnie po godzinie 18:00. Ja może od razu przejdę do pierwszego panelu i poproszę pierwszą referentkę, panią profesor Jolantę Załęczne, historyka, polonistę, pracownika naukowo-dydaktycznego w Akademii Finansów i Biznesu Wistula w Filii w Połtusku, autorkę monografii, rozdziałów w zbiorach studiów, artykułów w czasopismach naukowych, członka rad naukowych i wydawniczych, czasopism historycznych. Ta notatka jest znacznie bardziej obszerna, ale mam nadzieję, że ten wstęp wystarczy. Z uwagi na to, że mamy tą salę stosunkowo niewielką, ja kolejnych referentów będę zapraszał tutaj do stołu, nie mamy jednego stołu prezydialnego i bardzo będę prosił i będę starał się utrzymywać dyscyplinę czasową, czyli każdy z kolejnych prelegentów będzie miał do dyspozycji 20 minut. Pani profesor przedstawi temat Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej od martyrologii poprzez ideę upamiętniania do nowoczesnego muzeum miejsca. Dobrze. Panie dyrektorze, szanowni państwo, bardzo dziękuję za możliwość zaproszenia i wzięcia udziału w konferencji. Chciałabym państwu powiedzieć słów parę. Włączony? Chciałabym powiedzieć parę słów na temat Cytadeli Warszawskiej, a dokładnie Muzeum 10 Pawilonu, a mój referat ma tytuł Od martyrologii poprzez ideę upamiętnienia do nowoczesnego Muzeum Miejsca. Cytadela Warszawska, bo o niej mówimy, to miejsce, które wiąże się z historią państwa i narodu polskiego. Powstała po upadku Powstania Listopadowego. Powstała dlatego, żeby ukarać naród polski, a przede wszystkim, aby zmusić do uległości wobec władzy carskiej. Polacy mieli zdaniem cara porzucić wszelkie marzenia, przestać walczyć, poddać się władzy carskiej. Stała się wobec tego takim bastionem władzy i dodatkowo jeszcze wybudowana na koszt narodu polskiego bardzo mocno obciążyła skarb państwa. W związku z tym uległa także zniszczeniu jedna z najpiękniejszych dzielnic Warszawy i został ograniczony rozwój miasta w kierunku północnym. Cytadela Warszawska
Stanie się więc symbolem carskiego panowania, stanie się bastionem władzy, a przede wszystkim symbolem zniewolenia. Surowych represji doświadczą w Cytadeli uczestnicy powstań narodowych oraz działań niepodległościowych, a także działacze partii politycznych. Co ważne, mimo iż w Cytadeli mamy skierowane w stronę miasta ponad 200 dział, to Cytadela nie będzie tym miejscem, przed którym ugną się Polacy. Nie odwiedzie ona Polaków od zamiaru kontynuowania walk o niepodległość. Niemniej jednak 10. Pawilon stanie się miejscem otoczonym ponurą sławą. Będzie to miejsce, gdzie trafią powstańcy styczniowi, uczestnicy działań niepodległościowych. 40 tysięcy więźniów politycznych przejdzie przez mury pawilonu. Około 500 z nich zostanie straconych, a kilkanaście tysięcy pójdzie na Sybir. Będzie Cytadela przedsionkiem Syberii, będzie także Cytadela nieodłącznym elementem narodowej martyrologii. To zdjęcie pokazuje kuźnię w 10. pawilonie, gdzie zakuwano w kajdany uczestników powstań zsyłanych na Sybir. Takim groźnym memento będą egzekucje wykonywane na stokach Cytadeli. Dlatego takim groźnym, bo będą to publiczne pokazy straceń. Najbardziej istotne to oczywiście stracenie Romualda Traguta i członków rządu narodowego. I ten wymiar memento zapadnie mocno w pamięci właśnie mieszkańców Warszawy i taki będzie cel władz zaborczych. Brama Cytadeli będzie jednocześnie bramą Syberii. To tutaj wchodząc będą odczuwali zesłańcy, późniejsi zesłańcy, a obecnie więźniowie, groźne wnętrze Cytadeli jako piekło. To tutaj będzie się zamykała groza tych słów. 10. pawilon zawsze brzmi groźnie. I tutaj będą się musieli liczyć albo z karą śmierci, albo ze skazaniem na katorgę. 10. pawilon świadomości Polaków będzie czymś szczególnym. Będzie grobem ludzi myślących, grobem ludzi wolnych polską Golgotą. Będzie także posępnym widmem władzy carskiej. Obiegowe informacje powtarzane przez mieszkańców, na przykład takie, wsadzono go do cytli, zapakowano do 10, taki skrót myślowy będzie czytelny dla wszystkich. A na koniec cytat, który powiela się wśród badaczy Cytadeli, jako cytat wypowiedź jednego z małych dzieci. Jak dorosnę, to zostanę koniem, potem będę stangretem, potem pójdę do szkoły, potem będę siedział w Cytadeli, potem pójdę na wygnanie, a potem się ożenię. Tak w świadomości mieszkańców Warszawy, nawet tych najmłodszych, funkcjonuje 10. pawilon. Okres panowania rosyjskiego trwa do roku 15 i w tym czasie będzie to miejsce odosobnienia. Po wejściu Niemców w czasie I wojny w roku 15 wykorzystają oni to miejsce na kolejne więzienie, głównie dla przestępców politycznych i kryminalnych, ale także będzie to miejsce straceń, egzekucji, co prawda w mniejszym wymiarze niż za czasów rosyjskich. Cytadela będzie w tym czasie także miejscem obchodów rocznicowych, bo władze niemieckie na to pozwolą i na przykład 5 stycznia 16 roku w miejscu stracenia członków rządu narodowego będzie uroczystość, która upamiętnia miała Trauguta z udziałem jego córki. Będą tam także obchody rocznicowe Konstytucji 3 maja. Cytadela będzie także miejscem, w którym się jakby ujawnia istnienie państwa polskiego. Relacja prasowa z listopada mówi o tym, że dziwny dreszcz towarzyszył wejściu do Cytadeli, bowiem kiedy otwarły się ciężkie wrota, wcześniej będące wrotami więzienia, teraz zamiast tej grobowej ciszy będzie już inny wymiar i w związku z tym Cytadela otwiera się. Otwiera się, by w drugiej RP spełniać nieco inną rolę. Dążenie do upamiętnienia tego miejsca będzie podejmowane przez władze zarówno państwowe, jak i miejskie, bowiem już w roku 19 zrodzi się pomysł, aby utworzyć tu świątynię martyrologii narodowej. Nazwa piękna, no niestety niezrealizowana, bowiem postanowiono co prawda najpierw odnowić cele członków rządu narodowego, a także cele naczelnika państwa Piłsudskiego, który tu przebywał w roku 1900. Natomiast w 1919
wizytując 10 pawilon, Piłsudski wyraził chęć, aby tutaj powstało owo szczególne miejsce, miejsce muzealne. Jednak mimo takich starań reakcja władz i miasta Warszawy nie doprowadziła do utworzenia muzeum. Co prawda w 10. rocznicę niepodległości wmurowano pamiątkowe tablice w celach Piłsudskiego, Trauguta, Okrzei. I tutaj właśnie informacja o spotkaniu z udziałem prezydenta i poświęceniu owych tablic, a tutaj Traugut i tablica jemu poświęcona. W okresie międzywojennym upamiętniono także to, że Cytadela była miejscem stracen. W szklanej gablocie zabezpieczono fragmenty szubienicy. Powstały także rzędy krzyży w miejscu stracenia więźniów. No i takie symboliczne miejsce właśnie na zboczach Cytadeli. Była także Cytadela miejscem uroczystości rocznicowych. Na tym zdjęciu widać właśnie jedną z tych uroczystości. Zwróćcie Państwo uwagę na obecność weteranów Powstania Styczniowego. Ci ludzie w mundurach to osoby z szczególnym szacunkiem w tym okresie. Przychodzi potem okupacja 39-45. Cytadela znowu służy okupantowi, teraz niemieckiemu, jako miejsce skoszarowania wojska, czasem też areszt. Natomiast oczywiście nie może być miejscem uroczystości rocznicowych. Co prawda, okupant usuwa tablice pamiątkowe, ale pozostają te rzędy krzyży na zboczu. I tutaj szczególnie 1 listopada młodzież konspiracyjnie zbiera się i oddaje hołd poległym. Po wojnie Cytadela pozostanie obiektem wojskowym, niemniej jednak będzie także miała charakter miejsca pamięci narodowej. Zaczyna jednak służyć przede wszystkim propagandzie socjalistycznej ku pożytkowi władz Polski Ludowej. Do tego celu wykorzystana będzie głównie brama straceń. Na górnym zdjęciu brama straceń z okresu rosyjskiego, poniżej widok współczesny, a na tablicach, które tam się znajdują, przede wszystkim upamiętniono więźniów lewicowych po to, żeby wpisać Cytadelę w działania władzy. Te najbardziej istotne elementy udostępniono społeczeństwu 22 lipca 1952 roku. Data jest jak najbardziej symboliczna. No i teraz przechodzimy już do początków muzeum. 62 rok, zarządzenie ministra kultury i sztuki o utworzeniu muzeum. Inauguracja będzie połączona z obchodami rocznicy Powstania Styczniowego. Muzeum nie będzie nigdy samodzielną placówką. Będzie podporządkowane Muzeum Historii Polskiego Ruchu Robotniczego, co ewidentnie wskazuje na ukierunkowanie charakteru tego obiektu, charakteru wystaw pod kątem ukazania grupy więźniów wpisanej w historię ówczesnego państwa. W roku 69 zostanie przywrócony naturalny wygląd, autentyczny wygląd tego miejsca i powstanie specjalna ekspozycja. I na tym zdjęciu, w zdjęciach widać właśnie te obiekty z tego okresu. To są autentyczne wnętrza. One oddawały wówczas nastrój i charakter. No i te otwierane ze szczękiem drzwi poszczególnych cel też miały swoją wymowę. Muzeum 10 Pawilonu dzisiaj jest oddziałem Muzeum Niepodległości. Jest to instytucja, która łączy w sobie zarówno martyrologię miejsca, jak i charakter tradycji narodowych XIX-XX wieku. Nowe wystawy są poszerzane o wątki historyczne, a do tego dodawane są elementy działalności takiej otwartej dla społeczeństwa, na przykład Dni Cytadeli. Miejsce jest szczególne, a więc miejsce jest wpisane w historię narodową, w historię Polski, ale także jest wpisane w przestrzeń miejską i wpisuje się w świadomość historyczną Polaków. Nastąpiła rewitalizacja zarówno obiektu, jak i otoczenia. Charakter główny to pokonywanie barier, ale nie jest to łatwe, bo obiekt jest na wzgórzu, ze schodami. W związku z tym nie zawsze jest to miejsce absolutnie dostępne dla wszystkich. Ponadto też pamiętajmy, że jest to miejsce otoczone złą sławą i miejsce, którego pokazywanie najmłodszym też nie zawsze odnosi właściwy skutek. Niemniej jednak wystawy przenikają w otoczenie. I całe otoczenie Cytadeli także jest takim miejscem szczególnym, miejscem autentycznym. Z uwagi na charakter tego miejsca
przed pracownikami Cytadeli, przed edukatorami staje bardzo ważna potrzeba oswajania historii, a więc przystosowania miejsca i charakteru wystaw do wpisania w edukację młodego pokolenia. Tutaj na pewno siedzący nauczyciele wiedzą, o czym mówię, to zarówno wpisanie w potrzeby programowe, jak i wpisanie w percepcję najmłodszych, no powiedzmy nie takich z klas 1-3, ale powiedzmy już klas 6-7 na pewno. Dodatkowo, aby oswoić Cytadelę, prawda, są gry terenowe, imprezy takie w terenie. Jest też Cytadela i 10. Pawilon naturalną scenerią dla filmów, inspiracją dla artystów, malarzy, poetów, zresztą tak było od zawsze. Zachowanie autentycznych wnętrz, miejsc i artefaktów to chyba najistotniejszy element budowania nowoczesnego muzeum w autentycznym wnętrzu. Mamy z jednej strony cele, w których część obiektów to oczywiście rekonstrukcja, ale są też obiekty autentyczne. I mamy otoczenie, tu jest miejsce po dawnej kuźni zewnętrznej. No i teraz to nowoczesne Muzeum Miejsca. Wystawa Muzeum Więźnia Więziennego Pawilonu oraz Galeria Sochaczewskiego, czyli największego malarza Syberii, została oprócz tego, co autentyczne, wzbogacona o elementy współczesne, a więc przede wszystkim elementy multimedialne. I tutaj multimedia ścierają się z autentycznymi artefaktami. A więc z jednej strony mamy multimedia, z których można dowiedzieć się wielu istotnych rzeczy na temat i Cytadeli, i więźniów, i malarza Sochaczewskiego, a obok tego natrafia zwiedzający na takie na przykład kajdany, taczki czy inne elementy wystroju. Może pojawić się pytanie, na ile to muzeum spełnia wymogi nowoczesnego muzeum, a na ile zachowuje autentyzm miejsca. Myślę, że nie lada wyzwaniem jest łączenie tych dwóch aspektów. Nie jest to łatwe, aczkolwiek niewątpliwie w tym miejscu się udaje, myślę, że na rzecz artefaktów i autentyzmu miejsca. Ja przez kilkanaście lat pracowałam w Muzeum Dziesiątego, znaczy Muzeum Niepodległości, a potem w oddziale. W związku z tym wiem, jak to wygląda. Wiem, jak ważne jest to, aby można było dotykać autentycznego miejsca, czuć atmosferę. I myślę, że dziesiąty pawilon spełnia te wymogi, aczkolwiek no, najlepiej się o tym przekonać osobiście. I ważne jest to, aby mieć świadomość, że łączenie historii z nowoczesnością wypełnia ten najważniejszy element, czyli wypełnia budowanie świadomości historycznej młodego pokolenia, ale także świadomości historycznej kolejnych pokoleń Polaków. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję serdecznie Pani Profesor za bardzo ciekawe wystąpienie i za trzymanie się dyscypliny czasowej. Ja muszę powiedzieć, że jestem no, bardzo zbudowany zmianami, jakie nastąpiły w 10. pawilonie, ponieważ tak się składa, że na początku lat 90. przez kilka miesięcy pracowałem w archiwum Fundacji Polski Podziemnej u Pana doktora, już w tej chwili profesora Andrzeja Kunerta, którego właśnie Muzeum 10. Pawilonu przytuliło. No i pamiętam to jako miejsce zapomniane przez Boga i ludzi, mówiąc wprost. Dochodziło nawet do tego, proszę Państwa, że pracownicy administracyjni uprawiali sobie warzywa na terenie Cytadeli pod murem. Także no, ta zmiana niezwykle, niezwykle mnie cieszy. Proszę Państwa, przechodzimy do drugiego referatu. Pani Marcela Gruszczyk, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od lat prowadząca badania na temat współpracy międzynarodowej państw słowiańskich. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się również na zagadnieniach związanych z planami kolonialnymi II RP. Jest sekretarzem redakcji czasopisma naukowego Wieki Stare i Nowe, jest członkiem Górnośląskiego Towarzystwa Historycznego, koordynatorem Uniwersytetu Śląskiego dla Nauczycieli. I przedstawi nam referat Szlakiem konfliktu polsko-czechosłowackiego z lat 18-20, budowanie tożsamości czy podłoże antagonizmów międzynarodowych. Bardzo proszę Pani doktor. 20 minut. Tak jest. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Dyrektorze. Dziękuję Szanowni Państwu za zaproszenie.
Dziękuję Szanowni Państwo za zaproszenie i za możliwość tutaj rozmowy na ten temat. Na temat problemu miejsc pamięci na Śląsku Cieszyńskim, zresztą w tym moim wystąpieniu ono w głównej mierze będzie koncentrowało się na mieście Cieszynie, ale też na jego okolicach. Chciałabym przede wszystkim w ramach swojego wystąpienia pokazać Państwu, jak to, gdzie dane miejsce jest usytuowane, wpływa na jego odbiór przez społeczność lokalną. I tutaj też w swoim wystąpieniu będę chciała się odnieść do relacji międzynarodowych, tych współczesnych, ale też tych, które miały miejsce w przeszłości. I Szanowni Państwo, no my jesteśmy jakby... Mamy tą świadomość, że z jednej strony miejsca pamięci budują poczucie jedności wśród członków danej wspólnoty, czy to narodowej, czy państwowej. Natomiast Śląsk Cieszyński jest przykładem tego, że są również w pewien sposób przeciwstawieniem sobie odmiennych pamięci i w pewien sposób prowadzą do pewnych antagonizmów. Tutaj, Szanowni Państwo, oczywiście skutkiem konfliktu polsko-czechosłowackiego z lat 1918-1920, którego niewątpliwie takim kulminacyjnym momentem była tak zwana siedmiodniowa walka, czyli wojna siedmiodniowa, był podział Śląska Cieszyńskiego, Spiża i Orawy ogłoszony decyzją Rady Ambasadorów 28 lipca 1920 roku. I granicę państwową przeprowadzono grzbietem Beskidu Śląskiego i środkiem rzeki Oldzy, dzieląc właśnie Cieszyn, tą historyczną stolicę regionu, na część polską i czechosłowacką. I właściwie z podziałem tym nierozerwalnie związane jest pojęcie Zaolzia, które jednak dla niektórych jest takim pojęciem o znaczeniu trudnym do zdefiniowania. Z jednej strony na pewno bardzo problematyczny jest zachodni odcinek granicy obszaru Zaolzia, który wymyka się w pewien sposób takim próbą doprecyzowania. Niektórzy za pewien nieoczywisty uznają również fragment granicy wschodniej i północnej, który oddziela Zaolzie od obszaru Polski, dlatego że kilka miejscowości leżących na Zaolziu pod względem geograficznym wcale nie leży tak jakby na terenie za Oldzą, a na terenie przed Oldzą. I tutaj przede wszystkim na północy jest to miasto Karwina z Frysztadem, na południu będzie to chociażby Jabłonków, Nydek czy Bystrzyca. Z geograficznego więc punktu widzenia ten termin Zaolzie ma oczywiście całkowicie umowny charakter i w pewien sposób ma też tylko taką symboliczną identyfikację granicy z Oldzą w Cieszynie, dlatego że jeżeli weźmiemy pod uwagę przebieg korytarza Oldzy, granica przebiega tylko na jego niewielkim obszarze. Właśnie chociażby w ramach miejscowości Cieszyn, właściwie Poraj, czyli część miasta Karwina oraz we wsi Lutynia Dolnia i Boguminie. Natomiast reszta faktycznie jest już sprawą umowną, oczywiście identyfikowaną z obszarami, które w roku 1920 znalazły się po stronie państwa czechosłowackiego, ale na których ta ludność polska posiadała bezwzględną większość lub przynajmniej dominowała w stosunku do ludności czeskiej, oczywiście przy takim zachowaniu też i podkreśleniu znaczącej obecności w tamtym czasie ludności niemieckiej. Natomiast co ciekawe, dla samych Czechów pojęcie Zaolzia identyfikowane jest jeszcze zupełnie inaczej, dlatego że oni najczęściej utożsamiają to określenie z dwoma powiatami, które zostały w roku 1920 przyznane Republice Czechosłowackiej. I tutaj chodzi przede wszystkim o ten powiat frysztacki i czesko-cieszyński. I ich interpretacja i traktowanie tego obszaru Zaolzia pozwala im trochę unikać rozmów na temat przedmiotu tego polsko-czechosłowackiego sporu z przeszłości. Szanowni Państwo, oczywiście jeżeli chodzi o to, w jaki sposób tworzone były te podziały narodowościowe, to tutaj w bardzo dobrym, można powiedzieć, że korzystano z dorobku przeszłości. Przede wszystkim chodzi o spisy, które były prowadzone na tamtym terenie właściwie już od końca XIX wieku. Ostatni taki spis został przeprowadzony w roku 1910 i on faktycznie potwierdził, że 55% mieszkańców ogółu Śląska Cieszyńskiego zadeklarowało, że jest ludnością polskojęzyczną. Natomiast tutaj te 27 osób zadeklarowało posługiwanie się językiem czeskim, a 18% zadeklarowało posługiwanie się językiem niemieckim. Szanowni Państwo, w wyniku tego podziału Rada
Rady Ambasadorów w roku 1920, który poniekąd był dla wielu mieszkańców ówczesnego regionu zaskoczeniem, przede wszystkim jeżeli chodzi o brak tutaj konsultacji z czynnikiem narodowym tego obszaru, sprawił, że no, Czechosłowacja dostała obszar 56% obszaru Śląska Cieszyńskiego, zamieszkiwany przez prawie 140 tysięcy ludności polskojęzycznej. Polsce przyznano 44% tego obszaru z osobami zadeklarowanymi jako posługującymi się językiem polskim. To było 94 tysiące osób. I szanowni państwo, tutaj tytułem tego wprowadzenia, może ktoś z państwa uzna, że jednak stosunkowo długiego, przede wszystkim związany jest fakt, że w następnych miesiącach rozpoczęła się trochę walka o obszar Cieszyna i okolic, który do pewnego momentu, czyli do tego, który poprzedzał decyzję Rady Ambasadorów, rozpoczął się już taki proces wrastania tego obszaru w Polsce. Decyzja Rady Ambasadorów wywołała protest. Z jednej strony protest Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, tutaj mają go państwo w pewien sposób zacytowany. I również Ignacy Paderewski mówił o tym, że ta decyzja wykopała pomiędzy dwoma narodami przepaść, której nic wypełnić nie zdoła. Miały to być jego słowa skierowane do przewodniczącego paryskiej konferencji pokojowej. Uwzględniał on w swoim proteście to, że życzenia ludności nie zostały tutaj w żaden sposób uwzględnione, ani również właśnie te zasady narodowości. Szanowni państwo, w wyniku tego podziału tak naprawdę ta nowo stworzona granica państwowa rozbiła tożsamość regionu i pociągnęła za sobą kształtowanie się, czy rozpoczęła właściwie proces tworzenia nowych tożsamości narodowych. I oczywiście jednym z symboli tego procesu były mosty na Oldzie, które rozgraniczały właśnie na etapie samego miasta Cieszyna te dwa państwa. Tutaj to zdjęcie najprawdopodobniej powstało w latach 30., o czym świadczą chociażby te słupki, czy właściwie te domki, które na pewno należały do Straży Granicznej. One współcześnie nie odgrywają już takiej istotnej roli, jak jeszcze było to widziane chociażby w latach 90., natomiast dla mieszkańców regionu faktycznie były również takim symbolem podziału tego kraju. Natomiast, szanowni państwo, mówiąc o takich typowych miejscach pamięci, z jednej strony chciałam odwołać się do tablic pamiątkowych, które miały w pewien sposób upamiętniać i aktualizować pamięć zbiorową. Miały też ją również upowszechniać. Tutaj mamy dwie tablice pamiątkowe. Ta z lewej strony znajduje się na Domu Narodowym, który usytuowany jest na rynku w Cieszynie. Natomiast i ona jakoś można powiedzieć, że nie wzbudza żadnych kontrowersji i antagonizmów. Druga można powiedzieć, że wywołała pewną dyskusję jeszcze nawet przed jej oficjalnym odsłonięciem. Znajduje się ona na ścianie zamku w Cieszynie, na wzgórzu zamkowym. I tam, szanowni państwo, przede wszystkim widzimy umiejscowienie, na nim są trzy daty. Rok 1918, rok 1938 i rok 2018, ten trzeci rok jako właśnie data wmurowania tejże tablicy 20 października. Przede wszystkim jeśli chodzi o kontrowersje, to z jednej strony tam znajduje się taki napis, że jest to na pamiątkę Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, która była pierwszym niezależnym od zaborców organem władzy odradzającego się państwa polskiego. Tutaj przede wszystkim zwrócono uwagę, że jednak nie do końca była ona tworem niezależnym od zaborców, dlatego że sam moment jej powstania jednak świadczy o tym, że zostało to zrobione tak jakby w porozumieniu, chociaż przy aprobacie. Poza tym uznała ona również zwierzchność Rady Regencyjnej, co również w pewien sposób potwierdza te słowa. Idąc, szanowni państwo, dalej, jeżeli jesteśmy już w Cieszynie i jesteśmy na wzgórzu zamkowym, nie można powiedzieć o pomniku ku czci legionistów śląskich poległych za Polskę. Tutaj umieściłam dwa zdjęcia. Z jednej strony to zdjęcie po prawej stronie, czarno-białe, nawiązuje do uroczystości odsłonięcia pomnika autorstwa Jana Raszki 28 października 1934 roku, które, szanowni państwo, no w uroczystościach tych udział wziął
wojewoda śląski Michał Grażyński, ale w uroczystościach tych towarzyszyli również weterani z Legionu Śląskiego. Również uroczystość ta zgromadziła ponad 15 tysięcy widzów. Od tego momentu zresztą ten pomnik stał się takim kluczowym miejscem pamięci w Cieszynie, to przy nim obchodzono rocznice wszystkich ważnych dla regionów rocznic państwowych. Można powiedzieć, że wagę tego miejsca i samego monumentu zauważyli Niemcy, którzy zburzyli pomnik na początku września 1939 roku. Natomiast później w tym miejscu został zbudowany, czy został postawiony obelisk wdzięczności dla armii sowieckiej, który rozebrano w 1989 roku. I w 2003 roku został założony Komitet Odbudowy Pomnika, któremu udało się z jednej strony nawet przekonać do uczestnictwa w tym projekcie córki autora pierwszego pomnika ku czci legionistów śląskich. Udało się również w ramach tak jakby społecznej akcji zebrać środki na odbudowę tego pomnika i faktycznie w 2008 roku został on odsłonięty w miejscu, w którym pierwotnie stał. Natomiast to zdjęcie po lewej stronie przedstawia, szanowni państwo, renowację pomnika, które zostało zrobione wiosną tego roku. Pracę zlecił Instytut Pamięci Narodowej w uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Katowicach i te prace rozpoczęły się właściwie po interwencji jednego z mieszkańców Cieszyna, który zwrócił uwagę na to, że u podnóża tego postumentu znajdują się te kartusze upamiętniające wydarzenia, w których zaangażowani byli bezpośrednio legioniści śląscy i zwrócił również uwagę, że cztery z nich wymagałyby renowacji. Te cztery są bardzo istotne z powodu mojego wystąpienia, dlatego że one faktycznie nawiązują bezpośrednio do wojny polsko-czechosłowackiej i do tej rywalizacji o Śląsk Cieszyński, dlatego że upamiętniają one przede wszystkim miejsca walk podczas tej wojny i tutaj chodziło o Bogumin, Karwina, Bystrzyca i Stonawa. To ostatnie było szczególnie istotne, o czym za chwilę powiem. Oczywiście, szanowni państwo, ten pomnik nazywany jest też Śląską Nikę, ma ponad 2 metry wysokości. Jest to kobieta ubrana w strój ludowy, w jednej ręce trzymająca szablę, w drugiej uniesiona ku górze. Do tej pory to miejsce ma bardzo duże znaczenie dla społeczności Polaków. Natomiast chciałam państwu powiedzieć, jak odsłonięcie na nowo tego pomnika i skupienie się po raz kolejny uroczystości rocznicowych, państwowych czy regionalnych w tym miejscu, jaką wywołało reakcję po drugiej stronie Olzy. I tutaj przede wszystkim chciałam państwu pokazać pomnik Tomasza Masaryka, przepraszam, który znajduje się po czeskiej stronie Cieszyna. Momencik, tutaj mi przesadzę. Jest to o tyle ważne, że szanowni państwo, to jest tak jakby już drugi pomnik Masaryka, który znajduje się w czeskim Cieszynie, natomiast pierwszy został wybudowany, został postawiony w 1924 roku, natomiast został zniszczony w roku 1938 po wkroczeniu na tereny Zaolzia wojsk polskich i w momencie, kiedy Polacy zaczęli skupiać się po polskiej stronie Cieszynia w takiej walce na rzecz odbudowy Śląskiej Nikę, społeczność czeskiego Cieszyna, obywatele zorganizowali się, by upamiętnić postać pierwszego prezydenta Czechosłowacji. Ten pomnik został odsłonięty w roku 2010 i z perspektywy Czechów był taką próbą odpowiedzi właśnie na budowę Ślązaczki. Zresztą wskazywano również na to, że ówczesny burmistrz Cieszyna obecny był na odsłonięciu tego pomnika, co zostało zauważone przez stronę polską, że zabrakło tak jakby symetrycznego gestu po drugiej stronie w czasie, kiedy odsłaniano tą śląską Nikę. Drugim pomnikiem, który podobno wchodzi w taką walkę na pomniki, która w tamtym czasie rozegrała się w Cieszynie i w ogóle na Zaolziu, jest obelisk generała Józefa Snejdarka i zwracam uwagę dlatego, że on nie znajduje się oczywiście na terenie samego Cieszyna, jest postawiony w Bystrzycy na górze Połedna. Jest to pomnik, czy właściwie taki dość skromny mimo wszystko, ale jednak obelisk, który wywołał już kontrowersje przede wszystkim ze względu na miejsce, w którym został odsłonięty, dlatego że jednak były to również obszary, w których wcześniej jego oddziały dopuszczały się bardzo negatywnych zachowań wobec żołnierzy polskich.
brakuje na chwilę obecną również potwierdzenia informacji, kto dokładnie stoi za odsłonięciem tego obeliska, to znaczy gmina Bystrzyca nie przyznaje się do tego i zaznacza, że jest to działka, która należy do Lasów Republiki Czeskiej i najprawdopodobniej to tam należałoby szukać osoby, która wydała zgodę na jego postawienie. Oczywiście jest to postać bardzo kontrowersyjna, z jednej strony dla Polaków negatywnie bardzo przedstawiana, jednak dla samych Czechów jest to bohater, który w 1919 roku odbił Polaków taką część Śląska Cieszyńskiego. Jego legioniści wygnali z tego obszaru Polski oddziały generała Franciszka Latinika, który z kolei sam w sobie nie ma żadnego upamiętnienia w okolicach Cieszyna. Niedawno została odsłonięta tablica pamiątkowa w Krakowie, natomiast na terenie Śląska Cieszyńskiego takiej tablicy nie ma. Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o pamięci zbiorowej i tym, co się stało w Stonawie, to tutaj zwracam również Państwu uwagę na te zdjęcia, które pokazują, jak to miejsce zajmuje bardzo istotne miejsce w świadomości mieszkańców regionu. I tutaj chciałam Państwu zwrócić uwagę również na zdjęcia z różnych uroczystości. Z jednej strony mamy tutaj również wojewodę śląskiego, który bierze udział w obchodach upamiętnienia tej zbrodni, natomiast w której po stronie Polski zginęło 21 osób, z czego 15 żołnierzy z 12 Wadowickiego Pułku Piechoty, jeden z 8 Pułku Piechoty z Krakowa, czterech milicjantów i jeden cywil, ochotnik Alojzy Friedla. Oni wszyscy, to znaczy poza tym ochotnikiem, zostali pochowani w zbiorowej mogile, która jeszcze do roku 2008 miała na tablicy w bardzo wielu przypadkach nie było wpisane z imienia i nazwiska wszystkie osoby, które poległy, czy które zostały stracone też w tej zbrodni, natomiast faktycznie w wyniku działań ostatnich lat udało się to uporządkować i pamięć o tych osobach została przywrócona. I zdjęcie już nieco bardziej współczesne, przedstawiające obchody jesienią 2018 roku, gdzie faktycznie jakby z jednej strony odbyły się uroczystości w obecności między innymi radcy ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Pradze czy konsula generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Ostrawie, które zostały również uhonorowane salwą honorową, odbyła się również modlitwa i wydarzenia te, które odbyły się na cmentarzu, były tylko jakby z jednym etapem z przywracania pamięci tym osobom, dlatego że później po uroczystościach odbyło się również w Domu Polskim spotkanie, w które połączone było z wystawą. Szanowni Państwo, to miejsce tak naprawdę budzi największe kontrowersje, dlatego że przez stronę czechosłowacką, a w tej chwili przez stronę czeską, jakby nie jest należycie pielęgnowane z perspektywy samych Polaków, to znaczy rzadko kiedy przedstawiciele Czech biorą udział chociażby w uroczystościach. Zupełnie inaczej, Szanowni Państwo, jest z miejscami pamięci, które zlokalizowane są w Skoczowie. Tutaj można powiedzieć, że są to miejsca pamięci, które w żaden sposób nie wywołują już takich kontrowersji. Tutaj z jednej strony mają Państwo obelisk, który znajduje się na skoczowskim cmentarzu, który upamiętnia osoby, które poległy w trakcie bitwy pod Skoczowem, tej najbardziej krwawej, może nie najbardziej krwawej, ale tej, która miała na pewno największe znaczenie z perspektywy konfliktu o Śląsk Cieszyński, dlatego że mówi się, iż stanowiła ono zatrzymanie natarcia oddziałów czechosłowackich. W samym Skoczowie znajduje się również pomnik skierowany ku i nazwany naszym bohaterom. To jest pomnik, który również po raz drugi był odbudowany. Wcześniej został zniszczony, na jego miejscu powstał nieco inny pomnik. Ten odsłonięty na początku XXI wieku nawiązywał do tego pierwotnie postawionego. Całkiem niedawno w ramach upamiętniania, tak, bardzo się tutaj śpieszę, kilka lat temu w ramach upamiętniania bitwy pod Skoczowem zostały również odsłonięte dwie tablice pamiątkowe. Ta z lewej strony znajduje się na kościele ewangelickim w Skoczowie, w którym stacjonował dowódca frontu śląskiego. Natomiast ta po prawej stronie jest tablicą, która została wmurowana w ściany szkoły podstawowej imienia Gustawa Morcinka. Tablice te są takimi miejscami, które zazwyczaj skupiają w ostatnich latach obchody bitwy
bitwy pod Skoczowem, które po raz pierwszy na taką dużą skalę odbyły się w 95. rocznicę. Te z okazji setnej rocznicy bitwy pod Skoczowem, można powiedzieć, że odbyły się z największym rozmachem. Do tej pory też takim miejscem pamięci, który w Skoczowie koncentrował te obchody, było wzgórze Kaplicówka, które widzą Państwo tutaj po lewej stronie, z którego widok rozciąga się nie tylko na Skoczów, ale na okolice. I zwracam Państwu również uwagę na mural, który został odsłonięty właśnie z okazji setnej rocznicy rozegrania się tej bitwy. Znajduje się on na ścianie kamienicy tuż nieopodal rynku. Pod tym muralem została również umieszczona tablica informacyjna, która ma tak jakby propagować w szerszym oddziaływaniu społecznym wiedzę o tejże bitwie i o jej znaczeniu z perspektywy walki o ten Śląsk Cieszyński. I szanowni Państwo, ostatni slajd i ostatnie dwa zdania na temat rodzaju miejsc pamięci. Szanowni Państwo, jest jeszcze krzyż. Tutaj na tym zdjęciu dobrze widać, on jest momentami niszczony. To jest krzyż, który znajduje się w okolicach 500 metrów od szczytu głównej Czantori na szlaku, głównego szlaku Beskidzkiego. To jest krzyż, który został postawiony przez stronę czeską dla upamiętnienia ostatniej ofiary sporu. Chodziło o szeregowca, który brał udział w wyznaczaniu linii granicznej, która właśnie w okolicach Ustronia miała przebiegać grzbietem. I do tej pory przebiega grzbietem Czantori. Jest to takie miejsce, które znajduje się na liście ważnych miejsc pamięci z perspektywy mieszkańców czeskiego Cieszyna i która przez nich jakby jest pielęgnowana. Natomiast faktycznie niszczenie tegoż krzyża wywołuje dość duże kontrowersje. Zresztą na Śląsku Cieszyńskim i nie tylko mamy przykłady notoryczne niszczenia. I tutaj nie mówię o tablicach pamiątkowych, natomiast mówię o pewnych nagrobkach i pomnikach. Natomiast mówiąc o tym, że wywołuje to pewne antagonizmy, chciałam tylko powiedzieć, że faktycznie przede wszystkim strona czeska ostatnio, kiedy doszło do zniszczenia jednego z postumentów, wezwała wszystkich mieszkańców Zaolzia, którzy wypowiadali się w wcześniejszych miesiącach negatywnie na temat organizacji obchodów w tychże miejscach, do tego, aby złożyć wyjaśnienia i poszukać osób, które odpowiadają za te zniszczenia. Wywołuje to, szanowni Państwo, przede wszystkim wśród ludności polskiej mieszkającej za granicą taką falę nie tylko niezadowolenia, ale również pewnych problemów regionalnych, które mają swoje przełożenie również na stosunki regionalne i na oddziaływanie na społeczeństwo. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Jak pokazuje, proszę Państwa, sytuacja na Białorusi, próby wymazywania z przestrzeni publicznej takich miejsc pamięci są obecne nie tylko w Czechach, ale i w innych krajach, niestety. Proszę Państwa, poproszę następnego referenta, pan dr Mieczysław Kopeć, doktor historii, politolog, absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, zainteresowany tematami XIX-XX-wiecznymi, przedstawi nam wystąpienie Miejsca Pamięci, a Tożsamość Narodowa, masowe zbrodnie na obywatelach polskich II RP, akcja Inteligencja, zbrodnia katyńska, rzeź wołyńska, obława augustowska. Panie doktorze, 20 minut. Szanowni Państwo, bardzo proszę tylko blisko mikrofonu. Dobrze. Albo ewentualnie wyjąć go z tej podstawki. Szanowni Państwo, temat jest dosyć ciekawy moim zdaniem jako historyka, z drugiej strony dość złożony, ale proszę się tym nie przejmować. Jest to pewien wywód, który próbuję w moim wykonaniu połączyć pewne elementy historii, pragmatyki politycznej
również tej bezwzględnej pragmatyki, z rzeczywistością, tożsamością narodową i kilkoma innymi elementami, które powodują, że jesteśmy krajem, narodem i społeczeństwem z tradycją wielowiekową. Totalitaryzm zarówno w swoim komunistycznym, jak i radykalnie nacjonalistycznym ujęciu cechował się w okresie II wojny światowej i później zbrodniczą naturą. Po uzyskaniu przewagi nad obezwładnionym militarnie społeczeństwem, reprezentanci reżimu z reguły z całą bezwzględnością fizycznie unicestwiali tych, którzy nie mieli szans na obronę, a jednocześnie byli przeciwnikami politycznymi i poglądowymi. Wskazywanie zarówno miejsc kaźni, jak i masowych zbrodni, a także indywidualnych grobów, to nie wszystko. Trzeba jasno i wyraźnie wskazać na sprawców tych niegodziwości, otwierając tym samym drogę do pokojowego współistnienia w społeczeństwie. Z naukowego punktu widzenia należy zapytać o cel takiego stanu rzeczy, a dokładniej o powody eksterminacji niekiedy całych narodów, nie tylko w omawianym okresie, lecz całościowo na przestrzeni dziejów. Pierwszą odpowiedzią nasuwającą się może być pragmatyczny, pozbawiony humanitaryzmu sposób na realizację celów politycznych, które stworzone zostały w umyśle przywódcy. Bardzo często, jak w przypadku Adolfa Hitlera, było to, jak zaczął politykę prowadzić, używanie bojówek do pacyfikacji konkurencji, a przed ostatecznym rozstrzygnięciem mówi się, że demokratycznym, jednak nie, uwięził opozycję komunistyczną i tym samym zyskał pełnię władzy w czasie głosowania. Jawne naruszenie zasad prawa, które obowiązywało w Niemczech. Podobnie było z władzą Józefa Stalina. Ten likwidował konkurencję nie tylko tą rzeczywistą, ale także tą potencjalną, przed ewentualnym jej dojściem do władzy. Co jakiś czas powtarzały się czystki, łapanki, tortury i tym podobne rzeczy wobec osób, które nie podobały się dyktatorowi. Obejmujący władzę w wyniku braku poszanowania dla ludzkiego życia, czy też ludzkiej godności, takich ludzi było zdecydowanie więcej na przestrzeni dziejów. Należy nie zapominać także o braku poszanowania dotychczas obowiązującego prawa, o czym wspominałem. Podobny mechanizm, bo wspomniałem tutaj o rzezi wołyńskiej w tytule, był uruchomiony przez Stefana Banderę, Romana Szuchowicza, Edmytro Donsowa i innych przywódców radykalnych nacjonalistów ukraińskich. W tym przypadku silny nacjonalistyczny odruch zabijania współobywateli porodzili moim zdaniem zaborcy pierwszej Rzeczypospolitej, głównie Austriacy, celem likwidacji inteligencji polskiej, jaką stanowiła wówczas szlachta. Na przykład w okresie rabacji galicyjskiej płacono za głowę polskiego szlachcica przyniesioną i okazaną. To był początek. Oczywiście to jeszcze nie dotyczyło wówczas bezpośrednio tej narodowości, o której wspomniałem, ale był to radykalny początek pewnych działań. Niektórzy autorzy opracowań historycznych zaznaczają, iż elementem chodzi o nacjonalizm ukraiński, że jego powstanie wiązało się w dużej części z działaniami w okresie II RP. Wiedza historyczna na temat rozwoju nacjonalizmu ukraińskiego wskazuje jednak na dłuższy okres jego rozwoju, posadowiony głównie na świadomej polityce zaborcy wobec Polaków,
oraz przemian społecznych związanych z rozwojem nowej grupy społecznej, która miała zastąpić szlachtę inteligencji. No właśnie to się mniej więcej pokrywa z zaborami, to jest połowa XIX wieku. Ten nośnik tradycji był niewygodny, spajał bowiem tożsamość narodową Polaków. Głównym zadaniem była jego likwidacja, oczywiście myślę tutaj zadaniem dla zaborcy, bo on sobie sam to zadanie postawił, zabierając polskie tereny, przywłaszczając i próbując zasymilować ze swoim krajem i swoim społeczeństwem. Głównym zadaniem była jego likwidacja, a przynajmniej neutralizacja poprzez wsparcie tej części ludności I Rzeczypospolitej, która mogła dzięki zaborcy zyskać. I tu zaczynamy właśnie początki antagonizmów polsko-ukraińskich, moim zdaniem, no może nie całkowicie początki, jeżeli będziemy się rozdrabniali na jakieś inne elementy, ale to jest główny nurt tej działalności, która wpłynęła. Silnie pobudzona ukraińskość jako narodowość, co odniosło skutek w postaci postawy antypolskiej i związanego z tym terroru już w II Rzeczypospolitej, miało miejsce moim zdaniem wówczas. W następstwie działań zaborczych powstała na podstawie nadmiernie wrogiej postawy, zaznaczam, że to chodzi o postawę, nie jakąś inną nadbudowę, wobec polskości organizacja OUNUPA, czyli Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, Ukraińska Powstańcza Armia. Stanowiła ona de facto narzędzie ludobójstwa stosowane wobec Polaków żyjących między innymi w Galicji Wschodniej czy na Wołyniu. Potwierdzają ten pogląd także słowa przywódców ukraińskich właśnie tej organizacji, wypowiedziane w okresie nasilenia rzezi wołyńskiej, czyli w okresie 1943 roku. W czerwcu tego roku Dmytro Klaczkowski, znany jako Kłymsawór, jeden z przywódców OUNUPA, wydał rozkaz, w którym można było przeczytać między innymi: powinniśmy przeprowadzić wielką akcję likwidacji polskiego elementu. Leśne wsie oraz wioski położone obok masywów leśnych powinny zniknąć z powierzchni ziemi. A skąd to się wzięło? Tak radykalną postawę wyjaśnia Grzegorz Chryciuk, polski historyk. Nacjonaliści ukraińscy w swoich poglądach, jak sformułował to lwowski historyk Aleksandr Zajcew, uważali naród za zbiorową jednostkę, a pogląd ten logicznie wiódł do przekonania, że wrogami narodu ukraińskiego są nie tylko rządy i panujące klasy państw okupantów, a całe wrogie narody. I tutaj mamy wyprowadzony logiczny wywód z myśli i poglądów ukraińskich. Należy wspomnieć, iż obok ludobójstwa dokonywanego na Polakach celem ukraińskich polityków w tym samym okresie, takich jak Wołodymyr Kubiejowicz, Andrii Melnyk, Pawlo Skoropaczki, było stworzenie ukraińskiego SS jako ukraińskiej siły zbrojnej. Już samo w sobie jest ciekawe. Tak powstała 14. Dywizja Grenadierów SS z Galicjen, co stanowiło kolejny akt zbiorowej antypolskiej działalności w ramach kolaboracji z okupantem niemieckim. W tym kontekście ujawnia się pojęcie pamięci, której znaczną część stanowiło to, co współcześnie nazywamy historią mówioną. Nie ma Polaków, nie ma śladów historycznych, ginie w niebycie na poziomie wiedzy historycznej cała społeczność. Niemieckie akcje eksterminacyjne z kolei wobec ludności polskiej stosowane od początku wybuchu II wojny światowej, czyli jest tu jakaś korelacja między działalnością okupanta a powiedzmy
poszukującymi wyzwolenia w podobny sposób Ukraińcami, były również umotywowane ideologicznie. Ideologia miała być uzasadnieniem podejmowanych działań przed własnym narodem i społecznością światową, a zarazem motywacją do działania nie tylko politycznych formacji, w tym paramilitarnej SS, jak również regularnej armii, czyli Wehrmachtu. Kwestią bezsporną pozostaje, iż jednocześnie z podbudową teoretyczną działania wobec Polski przygotowywano w sposób precyzyjny uderzenie w naród i jego tożsamość. Pierwsze uderzenie nazistowskich niemieckich jednostek przyjęły Wieluń i Westerplatte. Obiekty o żadnym znaczeniu strategicznym miały one za zadanie, moim zdaniem, będę to podkreślał, że moim zdaniem, bo niektórzy się nie do końca z tym zgadzają, ale ja uważam, że było to podłoże psychologiczne, zniszczyć, przestraszyć w dość prymitywny sposób i pokazać, co to tą wyższość niemiecką nad najechanym przeciwnikiem. I tutaj to zastraszenie miało skutkować większymi zwycięstwami. Dodatkowo składnica miała podnieść morale Wehrmachtu. Użyty Schleswig-Holstein z potężnymi działami nie zniszczył malutkiej placówki. Wbrew założeniom najeźdźcy zdarzyło się coś odwrotnego. Wykreowano bohaterów polskich. Dyktator Adolf Hitler, realizator między innymi Nocy Długich Noży, Kryształowej Nocy, na szczęście dla Polaków był tylko kapralem z okresu I wojny światowej. Nie generałem z II wojny światowej, to co miało znaczenie w podejściu oczywiście. Wódz III Rzeszy nie był także przewidującym politykiem, by wziąć pod uwagę, na tyle przewidującym oczywiście, iż duch waleczności w narodzie polskim w starciu z Niemcami i Rosją hartowany był przez 123 lata, bezpośrednio prawie że przed II wojną światową, w okresie zaborów dokonanych na I Rzeczypospolitej. Tego faktu i lekcji poniesionej przez komunistów oraz poniesionej klęski w wojnie polsko-bolszewickiej nie uwzględnił drugi tyran Józef Stalin. Biorący udział w eksterminacji od 17 września. Także ta postać też nie do końca przewidziała siły, morale polskiego narodu. Przy czym Stalin miał troszeczkę więcej szczęścia od Hitlera, nie zdążył najechać na całą zachodnią Europę i dzięki temu wybrano go na sojusznika Europy Zachodniej, tak zwanego Zachodu, i mógł kontynuować dzieło unicestwiania polskiego narodu, licząc z jego następcami praktycznie do 1989 roku. A jeżeli policzymy próby, powiedzmy, regeneracji Związku Radzieckiego w wydaniu Putina, miałoby to miejsce jeszcze, powiedzmy, do dzisiaj, gdyby się to udało. W wykonaniu oczywiście znanego nam polityka ze wschodu Władimira Putina. Jest on przecież oficerem KGB i spadkobiercą myśli politycznej z poprzedniej epoki. Zarówno Hitler, jak i Stalin w swoim planowym działaniu rozłożonym w czasie, dłuższym niż tak zwana kampania wrześniowa, realizujący czwarty rozbiór Polski, działania celem likwidacji polskości w wymiarze pamięci historycznej i niezależności politycznej, prowadził systematycznie. W tym aspekcie planów niemieckich
pisze między innymi Artur Pawlicki. W założeniach bowiem akcji politycznego oczyszczenia gruntu, Politische Flurbereinigung, realizowanej od jesieni 1939 roku w Polsce poprzez akcję Inteligencja, przedstawiciele mniejszości niemieckiej mieli spełniać rolę przede wszystkim informatorów i przewodników. To oni mieli sporządzać listy obywateli polskich warstw inteligenckich przeznaczonych do deportacji do obozów koncentracyjnych lub do bezpośredniej eksterminacji, czyli stworzyli tak zwane listy proskrypcyjne. Celem tych zabiegów było uniemożliwienie wykształcenia się potencjalnych środowisk oporu przeciwko władzy okupacyjnej, koncentrujących się wokół nosicieli polskiej kultury i polskiej tożsamości narodowej oraz idei polskiej państwowości, a także wszelkich osób zagrażających realizacji celów okupacyjnych. Panie doktorze, 3 minuty. Dobrze. To, żeby już nie było, że będę się rozwodził, bo powiedzmy, przerwę ten wykład w tym momencie. Stalin czynił podobnie. Było podłoże ideologiczne z jednej i z drugiej strony. Hitler, na przestrzeni dziejów po prostu było wielu tyranów, którzy się zapisali ludobójstwem, przy czym Hitler stworzył coś takiego jak wykładnię swojej działalności w Mein Kampf, co było ewenementem, ale podobnie uczynił komunizm w ogólności, mówię komunizm celowo, bo to były dzieła Marksa, Lenina i pozostałych twórców, na których się opierano. Mao Zedong w późniejszym okresie też upowszechniał. Zedong również było używane. Zgadzam się, że Mao Tse-tung to jest podstawowa, powiedzmy, wcześniej używana nazwa. Ostatnio pojawia się Mao Zedong. Słucham? Dobrze, może mieć pan rację, ale prosiłbym o nieprzerywanie wykładu i zadanie pytań po wykładzie i ewentualnych sprostowań, które pan uważa za słuszne. Chciałbym tylko powiedzieć, że człowiek zwany Mao Tse-tungiem, czy też powiedzmy, jak niektórzy uważają, niewłaściwie Mao Zedongiem, stworzył też jakieś dzieła, które były podstawą do jego działalności i funkcjonowania państwa komunistycznego, ale także Dmytro Doncow, historyk ukraiński z okresu Szuchowycza między innymi i rzezi wołyńskiej, też stworzył nacjonalizm jako książkę i stworzył coś takiego jak podkład do działalności, skrótowy podkład do działalności nacjonalistów, katechizm nacjonalisty ukraińskiego. Także wszyscy wymienieni przeze mnie, wszystkie zbrodnie miały podłoże ideologiczne. To jest między innymi, nie wszystko, ale częściowo, ta płaszczyzna, która ich łączy. Szkoda, bo można było myśl intelektualną spożytkować inaczej. Ja tylko jeszcze powiedzmy na koniec, już nie będę rozwijał. Tak, proszę o krótką konkluzję na koniec. Na koniec tutaj miałbym gdzieś cytat profesora Roszkowskiego, bo to tak fajnie pan profesor ujął. Przeczytam po prostu ten cytat. Całe doświadczenie człowieka opiera się na wiedzy o przeszłości swojej własnej, rodzinnej, lokalnej czy narodowej. A dodam do tego jeszcze swoje słowa, wymazując, tworząc wyrwę w historii, próbuje się tworzyć substytuty, jak to czynili komuniści, nacjonaliści i inni, co mimo wszystko nie jest skuteczne do końca, bo o zbrodni katyńskiej w latach 70.
próbowano wszelkie ślady zmyć, nie uczono w szkole, uczniowie wiedzieli, naród wiedział i naród kultywuje. Ja bym miał na tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. I poprosiłbym kolejnego referenta, pana profesora Andrzeja Zawistowskiego, pracownika Katedry Historii Gospodarczej SGH oraz Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego, specjalistę od historii gospodarczej, społecznej i politycznej. No, również przez kilka lat mojego przełożonego w Biurze Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Przedstawi nam temat konspiratorzy, zbrodniarze, ubecy, nieprosta historia aresztu wewnętrznego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, a więc proszę Państwa, no zbliżamy się tematycznie do kręgów związanych z miejscem, w którym się znajdujemy. Bardzo proszę, 20 minut. Bardzo dziękuję panie dyrektorze za przedstawienie, dziękuję za zaproszenie państwu. Szanowni państwo, chciałbym przedstawić temat, którego tytuł oczywiście widnieje na ekranie. Jest to bardzo taki niewielki wycinek moich badań prowadzonych na potrzeby monografii, która właśnie się kończy. Mam nadzieję, że w listopadzie trafi do wydawnictwa, monografii poświęconej właśnie Koszykowej i aresztom. Tu ważna liczba mnoga, które się tam znajdowały. Skusił mnie tytuł państwa konferencji, owo słowo autentyzm, które oczywiście odnosi się wprost do miejsca, w którym się znajdujemy. Koszykowa jest trochę podobnym miejscem, to znaczy też miejscem, które zostało odzyskane, też miejscem, które nosi na sobie ślady tego okresu 45-56. Stąd bardzo się cieszę, że mogę tutaj państwu zaprezentować kilka refleksji, które powstały w momencie badań nad historią Koszykowej. Co ja rozumiem przez ten autentyzm, mówiąc do państwa? Po pierwsze, z jednej strony mam na myśli ową oryginalność wnętrza, przestrzeni, w której prowadzona jest narracja muzealna, narracja ekspozycyjna, wystawiennicza. Po drugie, mam tu na myśli kontekst, w którym opowiadana jest ta historia, która musi być pełna, nie może być wybiórcza. W miejscach tego typu, jak miejsca kaźni, jak miejsca represji, bardzo często mamy sytuacje, gdzie spotykają nam się różni ludzie. To są czasami bohaterowie, to są czasami osoby podziwiane przez nas, stawiane za wzór, ale przecież tam są również zbrodniarze i nie mam na myśli zbrodniarzy, czyli katów, którzy odpowiadają za prowadzenie takiego miejsca represji, za nadzór nad tam uwięzionymi, ale mam na myśli tych zbrodniarzy, którzy też są tam umieszczeni i też podlegają tym samym prawom i tym samym obowiązkom, co ci ludzie, o których mówimy z takim, nazywając ich bohaterami, czy starając ich postawić za wzór. Stąd ten pomysł na dzisiejsze wystąpienie i mam nadzieję, że uda nam się prześledzić ten fragment historii Koszykowej. Proszę państwa, właśnie, Koszykowa, czyli co? Areszt wewnętrzny Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego położony przy Koszykowej przez lata był chyba najbardziej znanym miejscem związanym z działalnością aparatu represji czasów stalinowskich. Ja myślę, że tutaj dopiero przełomem będzie projekt edukacyjno-naukowy prowadzony przez pana dyrektora przez lata, czyli Śladami zbrodni, który zresztą efekty między innymi możecie państwo widzieć tutaj wokół nas, to wówczas tak naprawdę do świadomości społecznej, szerokiej społeczności została przekazana taka informacja, że tych miejsc jest dziesiątki, a nawet setki w całej Polsce, ale do tej pory to Koszykowa chyba była takim najbardziej znanym miejscem. Dlaczego tak się stało? Po pierwsze dlatego, że Koszykowa funkcjonowała tylko w czasie stalinizmu, czyli 45-56. To jest taka trochę korelacja z historią Alei Szucha,
Szucha, czyli areszt wewnętrzny Gestapo, miejsce, gdzie funkcjonowała tajna policja polityczna, też funkcjonował 39-45, stąd nazwa Szucha była jednoznacznie kojarzona, tak jak nazwa Koszykowa była jednoznacznie kojarzona ze stalinizmem, bo przecież Rakowiecka miała historię dużo szerszą i przed komunizmem, i po roku 1956, więc to znaczenie było znacznie szersze. Zresztą te podobieństwa Koszykowej i Alei Szucha to jest oddzielny temat, bardzo interesujący, bo wejścia, dokładnie wejścia do obu aresztów wewnętrznych dzieli około 300 metrów. Pomiędzy nazizmem a komunizmem jest 300 metrów, a tych wspólnych historii jest dużo więcej, no bo przecież chociażby jeden przykład przypomnę, że to na Alei Szucha był katowany Rudy, a jednym z tych, którzy odbijali go pod arsenałem, była Noda, którego katowano i który zginął, nie będę na razie rozstrzygał w jaki sposób, właśnie przy Koszykowej. Więc tych takich wspólnych mianowników, tych dwóch miejsc jest dużo więcej, ale to zostawię może na koniec, jeżeli będzie czas, żeby o tym powiedzieć. Areszt przy Koszykowej zaczął działać w październiku, na przełomie października i listopada 1945 roku, a więc w momencie, kiedy Centrala Bezpieki przenosi się z ulicy Namiestnikowskiej, czy Sierakowskiego już chyba wówczas, na Pradze, do nowej siedziby właśnie przy ulicy Koszykowej, nowej tymczasowej siedziby, jak wówczas zakładano, bo ta siedziba miała być wykorzystywana przez maksymalnie 5 lat, a bezpieka miała dostać nowy, potężny budynek w śródmieściu Warszawy, który miał zostać wybudowany w tak zwanej dzielnicy ministerialnej. Ta dzielnica nigdy w pełnym tego słowa znaczeniu nie powstała i bezpieka nigdy się z tej Koszykowej nie wyprowadziła aż do czasów powstania MSW, ale to znowu inna historia, której nie chcę tutaj rozstrzygać. Proszę Państwa, co najważniejsze, gdzie był umieszczony w strukturze bezpieki areszt wewnętrzny? To jest dosyć istotne, dlatego że do tej pory w literaturze najczęściej ten areszt wewnętrzny, zwany często kolokwialnie aresztem podręcznym, był umieszczany gdzieś w obrębie wydziału śledczego, czy później biura śledczego. Natomiast to troszeczkę inaczej było. Mianowicie areszt wewnętrzny Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego podlegał i był częścią takiej struktury, która się nazywała Komendantura MBP. Komendantura była zobowiązana, miała za zadanie ochronę gmachów ministerstwa, nie tylko Koszykowej i tego wszystkiego, co było wokół Koszykowej, o czym powiem za chwilę, ale innych miejsc na terenie Warszawy podległej ministerstwu, i tego typu komórki były również w wojewódzkich urzędach bezpieczeństwa publicznego, właśnie komendantury. To tam na przykład pracowali ci, którzy obsługiwali szatnie, wydawali przepustki, ale też po prostu zwykli strażnicy stojący na rogach budynku. I tejże komendanturze był podporządkowany areszt wewnętrzny. On, tak jak powiedziałem, zaczyna funkcjonować pomiędzy październikiem 1945, końcem października 1945 roku, a listopadem. Natomiast tak naprawdę kształtuje się dopiero kilka miesięcy później, bo on nie ma struktury wówczas w tym 1945 roku. Ma naczelnika i to wszystko. Natomiast dopiero struktura jego jest kształtowana na początku 1946 roku, do kwietnia mniej więcej 1946 roku, kiedy to w skład MBP zostają włączeni tak zwani Francuzi. To znowu oddzielna, bardzo interesująca historia żołnierzy XIX i XXI zgrupowania Armii Polskiej we Francji, która tutaj z wielką fetą jest witana w Warszawie, bo stanowi taki erzac powrotu armii Andersa, generalnie polskich sił zbrojnych, których nie można ściągnąć do kraju, no to wita się jako żołnierzy polskich zachodowych, owych żołnierzy z Francji. To
znowu oddzielny, bardzo ciekawy fragment. Duża część tych, może nie duża, ale spora, zauważalna część tych tak zwanych Francuzów trafia do bezpieki, do różnych punktów bezpieczeństwa, w tym do aresztu wewnętrznego MBP. Jest taka teoria, która się pojawia, hipoteza w literaturze, że Francuzów celowo skierowano do MBP, dlatego że oni mogli się porozumiewać między sobą po francusku i w tej chwili tajemnica, którą mogli sobie między sobą przekazywać, nie była czytelna dla osadzonych. To nieprawda. No, tak naprawdę tych Francuzów tam skierowano, bo nigdzie indziej nie można było dla nich znaleźć miejsca. Oni musieli dostać najprostsze zadania typu właśnie strażnik, typu wartownik, bo i oni byli górnikami, nic innego nie potrafili, nie mieli wykształcenia, nie znali dobrze języka. Nie byli zorientowani w sytuacji politycznej w Polsce. Stąd ich tam skierowano, ale to już, tak jak powiem, będzie zupełnie inna historia. Oczywiście jeżeli Państwo będziecie zainteresowani w tym elemencie wystąpienia, którym są pytania, to będę mógł do tego wrócić. Więc areszt wewnętrzny jest podporządkowany komendanturze MBP. Tak ta struktura wygląda mniej więcej do 1953 roku. W 1953 roku, na początku 1953 roku to się zmienia i przez chwilę jest to struktura wspólna również z późniejszym Komitetem do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego, to Państwo pamiętacie, 1954, likwidacja MBP, powołanie komitetu. Dlaczego? Wówczas jest rozbudowana ta struktura. Po pierwsze w komendanturze MBP, to jest dosyć istotne, pojawia się sekcja do spraw aresztów wewnętrznych. Dopiero wówczas, na przełomie 52 i 3 roku, powstaje struktura w ministerstwie, która ma objąć nadzorem wszystkie areszty wewnętrzne, czyli inaczej podręczne, w powiatowych i wojewódzkich urzędach bezpieczeństwa publicznego. To zresztą symbol, na jej czele stoi już wówczas major Antoni Zając, czyli przez wiele, wiele lat organizator, a później naczelnik owego aresztu na Koszykowej. Areszt wewnętrzny na Koszykowej wtedy jest podzielony na trzy takie części zasadnicze, to znaczy zasadniczy areszt wewnętrzny, ja zaraz powiem, na czym to polegało, i dwa areszty dyscyplinarne, bo areszt wewnętrzny zarówno w ministerstwie, jak i w tych wszystkich strukturach niższych, to też jest miejsce odbywania kary przez funkcjonariuszy, którzy zostają ukarani ze względów dyscyplinarnych, za złamanie regulaminu, za pijaństwo, za spanie na służbie i tak dalej, i tak dalej. Ten katalog był dosyć szeroki. A dlaczego dwa areszty dyscyplinarne? Dlatego, że zgodnie z ówczesnymi przepisami oficer nie mógł przebywać w tym samym areszcie dyscyplinarnym, co podoficer i szeregowy. W związku z czym jedne drzwi do celi to był areszt numer jeden, drugi drzwi do celi to był areszt numer dwa. To się niczym więcej nie różniło. To było tuż obok siebie, ale formalnie były to dwa areszty dyscyplinarne. I wreszcie zmiana w połowie 55, co jest elementem przebudowy bezpieki na Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego z pewnym opóźnieniem oczywiście. Wówczas znowu powstaje areszt wewnętrzny jeden, przy czym jego funkcja już jest bardzo ograniczona, jego naczelnik już jest podoficerem, a nie wcześniej jak jest oficerem, i tak naprawdę areszt wewnętrzny jest po prostu aresztem dyscyplinarnym, ale już bez tego wewnętrznego podziału. Koszykowa, czyli gdzie? Proszę Państwa, to jest dosyć istotne, żebyśmy sobie umiejscowili, gdzie był areszt przy Koszykowej, dlatego że kompleks bezpieki, mimo że mówimy o Koszykowej, co na pewno dla osób spoza Warszawy już będzie mniej czytelne niż dla warszawiaków, ale nawet już dla warszawiaków myślę, że warto o tym wspomnieć. Kompleks Koszykowej tak naprawdę mieścił się przy ulicy Aleja Stalina 9, czyli przy dzisiejszych Alejach Ujazdowskich. To jest oczywiście ten budynek, czyli budynek Ministerstwa dzisiejszego Sprawiedliwości. To jest właśnie budynek, który jest adresowany Aleja Stalina 9. W skład tego kompleksu Koszykowej wówczas wchodził następny budynek, Koszykowa 2. To jest jedyny oryginalny budynek wybudowany przez bezpiekę. Zresztą, co ciekawe, rękami po pierwsze jeńców niemieckich, a po drugie była to samowola budowlana, dopiero po powstaniu zalegalizowana przez odpowiednie urzędy. Budynek Koszykowa 2 wybudowany w latach 48-49 specjalnie jako budynek
biurowy, bo Aleja Stalina 9, wcześniej Ujazdowskie 9, to był bardzo luksusowy, przedwojenny budynek mieszkalny, apartamentowiec dzisiaj byśmy powiedzieli, z mieszkaniami na wynajem. Tu nikt nie mógł sobie mieszkania kupić, tu tylko można było mieszkanie wynająć, legitymując się nie tylko odpowiednimi pieniędzmi, które na taki wynajem trzeba było mieć, ale również odpowiednim pochodzeniem i takimi dokumentami potwierdzającymi, że osoba jest zacna i może tutaj zamieszkać, bo to był bardzo luksusowy, luksusowy budynek. Teraz przerabiony na siedzibę bezpieki, wcześniej na siedzibę niemieckiej Kripo, zaraz o tym tylko dwa słowa powiem. A więc 9-2 wybudowany specjalnie. Tu zresztą umieszczono również gabinet ministerialny, czyli Radkiewicz właśnie tutaj urzędował. Kolejne budynki to są też budynki mieszkalne z lat 30. przerobione na budynki biurowe. Koszykowa 4, 6 i 6A. Oraz budynek od ulicy Świętej Teresy albo Teresy, no bo oczywiście bezpieka używała nazwy Teresy, no bo jakieś święte, Teresy 2. Proszę Państwa, jak spojrzymy sobie z tej strony, to widać, tu jest wjazd od ulicy Koszykowej. Wjazd do tego kompleksu znajdował się tylko w tym miejscu i stąd nazwa. Ten płot był zasłonięty deskami, tutaj bardzo niewiele było widać od strony ulicy. Cała komunikacja szła właśnie tym wjazdem, to jest właśnie owa ulica Świętej Teresy. Tutaj była duża żelazna brama, stali strażnicy, wpuszczali na terytorium tego kompleksu. Ja tutaj umieściłem oznaczenia literowe gmachów, które wówczas były stosowane. Gmach A, B, C, D, E i F. Ta różnica, że ten F był w tym miejscu, to jest oczywiście moment powstania, jako że wszystkie gmachy wcześniejsze były numerowane w 45, nazywane w 45, a gmach F dopiero w 48. Proszę Państwa, Koszykowa powstaje w tym miejscu z różnych powodów, nie będę tutaj się rozwodził, ale jednym z nich było to, że przy Ujazdowskich 9, czyli obecnych Stalina 9, mieściła się w czasie okupacji Kripo, czyli kryminalna policja niemiecka i ona w piwnicach zrobiła sobie areszt wewnętrzny. Więc bezpieka wchodziła niejako do terytorium, które jest gotowe, ale za małe. Ale za małe. Dlatego też Koszykowa, czyli areszt przy Koszykowej, został wewnętrznie połączony przez kilka budynków, a więc budynek A to jest ten dawny areszt niemiecki, budynek B i budynek C, czyli Koszykowa, przepraszam, czyli Stalina 9, Koszykowa 4 i Koszykowa 6. To był areszt wewnętrzny. Pomiędzy nimi stworzono przejście, taki wąski korytarz, który łączył te oddzielone od siebie budynki. Te budynki nie miały połączenia. Dopiero powstanie Koszykowej 2 w 1948-1949 roku spowodowało, że tutaj pojawił się ciąg komunikacyjny, a właściwie dwa tego typu ciągi, bo jeden wiódł tym starym przejściem, drugi wiódł tym nowym przejściem. Te czerwone przerywane linie to jest oczywiście zaznaczenie budynków odpowiednich, żebyśmy się orientowali, jak to się rozkłada. Na niebiesko adresy, czyli Stalina plus Koszykowa, no i oczywiście zielono to są te nazwy tych budynków. Dysponujemy jedynym tego typu planem, który powstał w oparciu o relacje jednego z uwięzionych tam Jerzego Sienkiewicza. I dzięki temu mniej więcej wiemy, jak ten budynek funkcjonował na początku lat 50., bo jest to ten moment, kiedy już jest budynek przy Koszykowej 2. Proszę Państwa, no właśnie, na Koszykowej kto był przetrzymywany? To jest taki fragment wystąpienia na posiedzeniu komórki partyjnej aresztu wewnętrznego, a naczelnika Antoniego Zająca. Zresztą właśnie tu chciałbym też jak gdyby pokazać nie tylko twarz, ale i powiedzieć, że to był Antoni Zając. W literaturze najczęściej jest przywoływany inny funkcjonariusz, Edward Zając, dlatego że część badaczy umiejscowiła areszt wewnętrzny w strukturze Wydziału Śledczego, Departamentu Śledczego, a tam był jeden Zając i on był Edwardem Zającem.
Natomiast nie ta struktura i dlatego inny zając. I to jak gdyby jest, znaczy tu są wszystkie dokumenty to potwierdzające. Antoni Zając właśnie stwierdził, kogo mamy tam trzymać, kogo mamy tam pilnować i dlaczego. Myślę, że to jest bardzo, bardzo cenny cytat i bardzo trafny cytat, zważywszy na to, że co prawda nie do Koszykowej, ale na Rakowiecką przecież jednak w latach 90. trafili ci, którzy wcześniej innych wysyłali w to samo miejsce. Proszę Państwa, więc bardzo krótko, bo... 3 minuty. Bardzo krótko, bo czas biegnie nieubłaganie. Proszę Państwa, kogo umieszczano w tymże areszcie? Po pierwsze, czynnych wrogów systemu komunistycznego. Kto to jest? No to oczywiście żołnierze podziemia niepodległościowego, konspiratorzy, członkowie siatek wywiadowczych i tak dalej, i tak dalej. Czyli tych wszystkich, których my dzisiaj nazywamy żołnierzami wyklętymi, członkami konspiracji niepodległościowej i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, osoby uznane za potencjalnych wrogów, czyli tacy, którzy no, nie prowadzili czynnej akcji oporu, a zostali uznani za potencjalnych wrogów. Nie wiem, duchowni nie tylko Kościoła katolickiego, ale różnych innych wyznań i organizacji wyznaniowych. To na przykład, weźmy przykład generała Nila, który przecież nie był konspiratorem. On został aresztowany pod własnym nazwiskiem w momencie, kiedy się ujawnił władzą komunistyczną. To są obozy z obozu władzy uznane za potencjalnych wrogów. Oczywiście najwięcej tego typu osób to jednak trafia do Miedzieszyna, jak powstaje Miedzeszyn. Natomiast, czyli Willa Spacer, obiekt Spacer. Natomiast oczywiście na Koszykowej też takie osoby przebywają, jak chociażby Franciszek Kamiński, czyli poseł Sejmu Ustawodawczego, ciągle mający nieuchylony immunitet. On też siedzi na Koszykowej. Po czwarte, osoby związane z aparatem władzy II Rzeczpospolitej, czyli tych wszystkich, których oskarżano o faszyzację życia politycznego, jak mówił dekret z 1946 roku. Żeby znowu nie zarzucić Państwa nazwiskami, Kazimierz Świtalski, premier, marszałek Sejmu, minister, on i tutaj też przebywa. Członkowie UPA, zwłaszcza po 1947 roku, czyli po zabójstwie Świerczewskiego, duża część członków UPA albo tych, którzy są oskarżani o sprzyjanie, przynależność do UPA, trafia na Koszykową. Rodziny zatrzymanych. Raz dlatego, że są również oskarżeni o to, że są wrogami państwa ludowego, a dwa po to, żeby naciskać na tych, którzy w sąsiedniej celi siedzą. Były specjalne kombinacje operacyjne robione, żeby małżonek wiedział, że żona jest tuż za ścianą albo tuż za drzwiami i żeby go złamać do tego, żeby przyznał się, a przede wszystkim, żeby podjął tajną współpracę z władzą. No, z tych członków rodzin, no to chociażby żona Kazimierza Świtalskiego, który siedzi za faszyzację w cudzysłowie, jest w celi obok. Wreszcie, to są zbrodniarze niemieccy. W tych samych celach są przetrzymywani z tymi samymi ludźmi tutaj, to nie jest rozdzielone, są przetrzymywani zbrodniarze niemieckie, chociażby Strop i wielu, wielu innych. Także to charakterystyczne po wydaniu wyroku. Ich się tu przywozi, mami się ich, że może ten wyrok zostanie zmieniony, złagodzony, jeżeli oni będą współpracować z władzą, będą zeznawać. To są zwykli kryminaliści. To są zwykli kryminaliści oskarżani o sabotaż i dywersję, czyli o działalność przeciwko ustrojowi gospodarczemu. Ich liczba stopniowo rośnie. Maleje liczba tych czynnych wrogów systemu komunistycznego, no bo przecież i zanika konspiracja niepodległościowa, jest duszona, a wzrasta liczba tych oskarżonych o sabotaż i dywersję, no bo mamy plan sześcioletni, który się wali. Trzeba znaleźć winnych. No i wreszcie ostatnia grupa, to są owi funkcjonariusze bezpieki, już nie będę Państwu tutaj szerzej o nich opowiadał, ale to są ludzie, którzy trafiają do tych cel jako do aresztu dyscyplinarnego albo do aresztu karnego także, dlatego że są tacy funkcjonariusze, którzy są oskarżeni o różne przestępstwa. Na przykład jeden funkcjonariusz popełnił bardzo poważne przestępstwo, to znaczy poszedł w mundurze do ambasady brytyjskiej, która się znajdowała dwie ulice dalej. Wszedł w mundurze do ambasady i został za to od razu aresztowany i wsadzony na miesiąc do cel Koszykowej. Co ciekawe, jeżeli funkcjonariusz pracujący w celi na Koszykowej popełnił jakieś wykroczenie dyscyplinarne, trafiał do celi na Koszykowej. Więc miał blisko do pracy. I proszę Państwa, i bardzo szybko
o pamięci, bo przecież w tytule naszej konferencji mamy również pamięć. Co dziwne, może nie dziwne, ale charakterystyczne, to było jedno z pierwszych upamiętnień w przestrzeni publicznej, może nie upamiętnień, prób upamiętnień w przestrzeni publicznej zbrodni komunistycznych, mianowicie rok 1981. Mianowicie Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald, owa komunistyczno-nacjonalistyczna organizacja, która wówczas powstała i działała, zrobiła taki happening w tym samym czasie, kiedy na Uniwersytecie Warszawskim trwały obchody marca 1968 roku. Zrobiła happening przed Koszykową 2 z taką właśnie tablicą, oczywiście papierową, ustawioną na takim stelażu, na takim rusztowaniu, która miała upamiętnić owe ofiary. Zresztą to były bardzo nieprecyzyjne dane. Oni tam umieścili nazwiska osób, które tu nigdy ani nie pracowały, ani nie siedziały, bo pomieszali z jednej strony MBP i bezpiekę cywilną z bezpieką wojskową z ulicy Oczki. Ale to była pierwsza rzecz. Dzisiaj dokładnie w tym samym miejscu, od roku 2000 jest taka tablica upamiętniająca Koszykową i jej ofiary. Co charakterystyczne, zwróćcie Państwo uwagę, rok 54 tu funkcjonuje. Tak jak mówię, areszt formalnie istniał do 28 listopada 1956 roku. Natomiast drugim upamiętnieniem dosyć ważnym jest upamiętnienie Jana Rodowicza Anody, który jest taką chyba najbardziej znaną osobą, chociaż nie jedyną, która na Koszykowej zginęła. Pierwsza tablica symboliczna dokładnie w miejscu, gdzie jego ciało upadło. Powstała już w roku 99, natomiast rok temu został postawiony w tym miejscu pomnik. Sama tablica została przeniesiona na mur dzisiejszego Ministerstwa Sprawiedliwości. I to jest drugie upamiętnienie. Już kończąc, żeby Państwu tylko pokazać, dzisiejsze muzeum, które tam funkcjonuje, a to właściwie ma status ekspozycji, zostało przygotowane przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Idea narodziła się w 2005, ale zrealizowana została dopiero w 2018 roku. Zajmuje część dawnego aresztu. Państwo już widzieliście ten plan. Na żółto zaznaczyłem dzisiejszy teren ekspozycji muzealnej, która nosi tytuł Cele Bezpieki. Oryginalność i autentyzm. Tak wyglądały te piwnice w momencie, kiedy Muzeum Powstania Warszawskiego przejmowało ten obszar. A więc widać było oczywiście w sposób oczywisty, że były to drzwi do cel. Tutaj za tą tabliczką też był Judasz ukryty. Oczywiście zamknięcia, sztaby, to wszystko funkcjonowało jako magazyny. Natomiast po interwencji konserwatorskiej to wygląda, ostatni slajd, przedostatni, właśnie w ten sposób. Tutaj mamy wejścia. Udało się na ścianach odkryć trochę inskrypcji, przede wszystkim kalendarzy więziennych, różnych napisów. Nie są one tak bogate jak na Strzeleckiej. Niestety nie możemy tutaj odnieść to do konkretnych osób, ale one rzeczywiście istnieją. Tutaj mamy karcer. Jeszcze jest kilka osób, które przebywały na Koszykowej i wskazały nam te miejsca. Tu mamy karcer. No i oczywiście ekspozycja ma także charakter edukacyjny. Dziękuję bardzo. Przepraszam za przedłużenie. Dziękujemy serdecznie. Chciałem. Bardzo dziękuję za bardzo ciekawy wykład. Koszykowa obok Cyryla i Metodego, obok Rakowieckiej, no były to miejsca, które dla mieszkańców stolicy nierozerwalnie były związane z działalnością komunistycznej bezpieki, w przeciwieństwie do szeregu innych, o których mimo życia w tym mieście przez wiele dziesiątków lat nic nie wiedziano. Proszę Państwa, ja chcę zwrócić jeszcze uwagę na to, że Warszawa miała z racji swojej stołeczności to szczególne nieszczęście, że funkcjonowały tutaj trzy różne poziomy komunistycznej bezpieki ze swoimi aresztami, czyli poza tym ministerialnym, o którym mówił pan profesor, był jeszcze areszt wojewódzki i osobnym aresztem dysponowała jeszcze stołeczna bezpieka i tak jak powiedziałem, wszystkie te miejsca okryte bardzo ponurą sławą w tej przestrzeni pamięci
no, niewątpliwie funkcjonowały, one się zapisywały mimo tego, że przecież dostępność tych miejsc dla przeciętnego mieszkańca Warszawy była żadna do początku lat 90., a w wielu przypadkach i później. Także tutaj mamy do czynienia z niewątpliwie przekazem tej historii żywej, czyli przekazywaniem relacji mówiących o roli tych miejsc w działaniach represyjnych reżimu komunistycznego. Proszę Państwa, kolejnym referentem miał być pan dr Kondrat Paduszek i miał nam opowiedzieć o areszcie Głównego Zarządu Informacji w Warszawie, ale niestety z powodu choroby nie możemy go dzisiaj gościć. Dlatego też poproszę ostatnią referentkę z tego pierwszego panelu, panią dr Annę Stróż-Pawłowską z Instytutu Pileckiego. Pani doktor jest historykiem sztuki, muzealniczką, nauczycielką akademicką, realizatorką grantów badawczych w Katolickim Uniwersytecie oraz Uniwersytecie w Kolonii. Była kierownikiem, a potem chyba jest, czy była, dyrektorem Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imieniu rodziny Ulmów Markowej, a obecnie jest kierownikiem działu do spraw zawołanych po imieniu w Instytucie Pileckiego. I pani doktor przedstawi nam temat autentyzm implementowanego miejsca pamięci, przykład programu Zawołani po imieniu. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję. Dziękuję również organizatorom konferencji za zaproszenie i za możliwość zaprezentowania Państwu programu Zawołani po imieniu, programu, który mam zaszczyt i przyjemność prowadzić od półtora roku jako kierownik działu do spraw zawołanych po imieniu w Instytucie Pileckiego. Podejrzewam, że nie tylko te referaty, których wysłuchaliśmy, ale też dalsze referaty będą dotyczyły autentyzmu miejsca pamięci, przede wszystkim w ujęciu źródeł materialnych tej tkanki, która pozostaje, artefaktu. Ja trochę przewrotnie skupię się na autentyzmie bardziej doświadczenia w myśl tych nowszych koncepcji miejsca pamięci, począwszy od tej teorii, którą zaproponował Piernora i która dość dobrze przyjęła się w środowisku nie tylko historyków, ale też w ogóle szeroko pojętej humanistyki. Dlatego też przewrotnie troszkę zatytułowałam moje wystąpienie Autentyzm implementowanego miejsca pamięci, ponieważ to, co za chwileczkę Państwo zobaczą, nie jest bynajmniej oryginalnym, autentycznym miejscem, pierwotnym miejscem pamięci, jest miejscem wtórnym, mimo to wciąż w moim odczuciu, ale też odczuciu tych, którzy partycypują w jego powstaniu, a przede wszystkim tych, którzy tą tragedią zostali bezpośrednio dotknięci, jak najbardziej miejscem autentycznym. Program Zawołanie po imieniu. Tytuł tego programu wziął się z motta wiersza Zbigniewa Herberta. Musimy zatem wiedzieć, policzyć dokładnie, zawołać po imieniu, opatrzyć na drogę. Oczywiście jest to cytat często wykorzystywany w przypadku wielu badań poświęconych ofiarom totalitaryzmu. Kim są zatem zawołani po imieniu? Są to osoby narodowości polskiej zamordowane w czasie niemieckiej okupacji przez niemieckiego okupanta za pomoc skazanym na zagładę Żydom. To grupa, co ważne, która wymyka się jakiejkolwiek kategoryzacji. Mówimy tutaj o płci, wieku, pochodzeniu, zawodzie, światopoglądzie, sympatiach politycznych. Poniekąd także o wyznaniu, chociaż jak mogą się Państwo domyślić, ponieważ przemieszczamy się też po polskiej prowincji, tutaj oczywiście dominującym wyznaniem będzie wyznanie rzymskokatolickie. Tym, co łączy wszystkie postacie, jest oczywiście absurdalna kara śmierci za pomoc i to, co staramy się zmienić, czyli powojenne dekady zapomnienia. Do dzisiaj w wyniku 29 upamiętnień zawołaliśmy po imieniu 71 ofiar i około 150 osób pochodzenia żydowskiego, którym te ofiary udzielały pomocy. W znacznej mierze również te osoby poniosły śmierć. Jak widzą Państwo, te ofiary mają i imiona, i twarze.
nie zawsze te twarze znamy, nie zawsze materiał ikonograficzny zachowany jest tak dobrze, natomiast rzeczywiście identyfikacja tożsamości, czyli tego imienia i nazwiska, jest tu kluczowa, byśmy mogli daną ofiarę upamiętnić. Programem objęliśmy w tym momencie 8 województw. Po ostatnim upamiętnieniu w Chmielniku Świętokrzyskim wkroczyliśmy do 8 województwa. Kamienie pamięci, które zaraz Państwu pokażę, w tym momencie są już posadowione w 17 powiatach, 27 gminach, 8 miastach, 20 wsiach. Przy czym, gdy idzie o powiaty, tutaj pozwoliłam sobie sporządzić pewien ranking. Wiodącym jest powiat ostrowski, w którym zrealizowaliśmy 5 upamiętnień. I kolejno węgrowski, biłgrajski, jako że ten program rodził się w okolicach Warszawy. Po pierwsze ze względów logistycznych, ale też ze względu na bogactwo materiału i też na tych, którzy ten program i te badania zainicjowali. Mówię tutaj oczywiście o profesor Magdalenie Gawin, która jest inicjatorką tego programu i też obecnie dyrektorem Instytutu Pileckiego. Tak wygląda mapa programu, zawołanie po imieniu. Natomiast tak wyglądają same kamienie pamięci. Skromne konstrukcje zgłaszane jako obiekt małej architektury z tablicą, z inskrypcją w dwóch językach wspominającą Polaków zamordowanych za pomoc Żydom. Z czasem ta inskrypcja uległa modyfikacji. Mieliśmy takie głębokie przeświadczenie, że by jej treść dawała pełne wyobrażenie, mówiła nie tylko o ratującym, ale o ratowanym, należy również prowadzić, jeśli mamy taką możliwość identyfikacji ofiar żydowskich, także imiona i nazwiska ofiar żydowskich, co poniekąd również się dzieje. Oczywiście wspomniany kamień to dopiero początek. To jest jedno z moich ulubionych zdjęć i nie wiem, czy dzisiaj nie zostanie jeszcze wykorzystane, bo jak mniemam, jest również jednym z ulubionych zdjęć pani Kamili Sachnowskiej, która będzie mówiła także między innymi o programie Zawołanie po imieniu, ale w ujęciu swojej szerokiej działalności edukacyjnej. Jak się zaczął ten program? Program został rozpoczęty 24 marca 2019 roku, data nieprzypadkowa. 24 marca to wprowadzony całkiem niedawno Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Rozpoczął się w niewielkiej miejscowości Sadowne w powiecie węgrowskim. Tu akurat wyjątkowo mamy do czynienia z autentyzmem miejsca pamięci w tym ujęciu tradycyjnym, w ujęciu, które pojawia się chociażby w projekcie ustawy o miejscach pamięci narodowej zaproponowanym w 2007 roku, a więc właśnie jako pozostałość miejsca ważnego z jakiegoś powodu, miejsca o charakterze historycznym, ważnego dla tożsamości narodowej. Mówimy tutaj o piekarni Lubkiewiczów, to właśnie właściciele tej piekarni Marianna, Leon oraz ich syn Stefan zostali zamordowani 13 stycznia 1943 roku za przekazanie dwóm Żydówkom z rodzin Enzeli Czapkiewicz bochenków chleba. Mają Państwo tutaj przedstawiciela rodziny, krewną zamordowanych, panią Grażynę Teresę Olton, przemawiającą na uroczystości, która skupiła całą lokalną społeczność, ale nie zabrakło też przedstawicieli władz państwowych. Mamy tutaj postaci doskonale ze sceny politycznej, które Państwu zapewne są doskonale znane. I mamy wreszcie także inicjatorkę programu, czyli profesor Magdalenę Gawin. Zdjęcie wymowne, ponieważ na tle zdjęcia krewnej Jadwigi Długoborskiej, notabene też upamiętnionej w ramach programu Zawołanie po imieniu. Tak więc tutaj jak gdyby u zarania tego programu leży również osobiste doświadczenie, doświadczenie historii rodzinnej. Te uroczystości z reguły gromadzą tłumy osób. Tak wyglądały chociażby uroczystości w Brzuzie Królewskiej tego roku, 24 marca, gdy po imieniu zawołaliśmy rodzinę Katarzyny i Sebastiana Kazaków. Często angażują, ponieważ mają głęboki w ogóle sam program, nie jest bynajmniej jedynie, nie skupia się wyłącznie na badaniach czy później akcji edukacyjnej, ale stara się też popularyzować wiedzę o zawołanych w lokalnej społeczności. Tutaj szczególną troską otaczamy pokolenie tych najmłodszych, którzy z czasem staną się kustoszami pamięci, w związku z tym zawsze angażowana jest w obchody lokalna młodzież. Nie brakuje też tego wymiaru wspólnotowego w takim innym, bardziej duchowym ujęciu, a więc tutaj akurat dość wymowne zdjęcie z upamiętnienia w Opoce Dużej w gminie Annopol,
ponieważ w trakcie uroczystości kamień odsłaniany przez potomków krewnych rodzin zawołanych po imieniu jest również poświęcony i przez duchownego katolickiego, ale również jest odmówiona modlitwa za zmarłych przez rabina. No i oczywiście to warunek sine qua non, czyli obecność, wspomniana już wielokrotnie tutaj obecność krewnych rodzin zawołanych po imieniu. Tutaj przykład najpierw uroczystości w Brzostku, potomkowie rodziny Stanisława i Apolonii Gaconiów, Olesin, Cezarów, jedno z bardziej wzruszających zdjęć, czy zdjęcie z ostatniej uroczystości w Majdanie Nowym. Oczywiście tu również nie brakuje młodego pokolenia, to również bardzo wymowne, w moim odczuciu niemalże symboliczne zdjęcie właśnie z uroczystości w Majdanie Nowym, gdzie po imieniu zawołaliśmy 7 mieszkańców tej miejscowości zamordowanych właśnie za pomoc udzielaną Żydom przez ich rodziny. Tak wygląda kamień pamięci, tak wyglądają same uroczystości. Jak te miejsca wyglądają bez naszej ingerencji? Mają Państwo tutaj przykład stodoły w Siedliskach, znane Państwu wszystkim zapewne historię rodziny Baranków. Drzwi dzięki interwencji Mateusza Szpytmy, obecnie zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i też pełnomocnika do spraw Muzeum imienia Rodziny Ulmów-Markowej, zostały dzięki jego intuicji też przede wszystkim zabezpieczone, przeniesione, stanowią obecnie element stałej ekspozycji w Muzeum Markowej. Tak wygląda domostwo wspomnianych likosów z epoki dużej, Piotra i Apolonii, zamordowanych za pomoc Żydom. Ta rodzina akurat otrzymała tytuł Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, jako że część rodzin ukrywanych przez nich, wiedząc, że będzie obława, opuściło kryjówkę, dzięki temu przeżyli po wojnie, zresztą byli wnioskodawcami. Nie zachował się kamień na kamieniu. Tutaj z kolei wzgórze na pograniczu wsi Bukowa i Januszkowice tutaj mają Państwo fundamenty domostwa, w którym Apolonia i Stanisław Gacoń ukrywali żydowską dziewczynkę. Wszyscy zginęli w maju 1943 roku z rąk niemieckich funkcjonariuszy. Tu z kolei też bardzo ciekawy przykład, wciąż jednak tylko tego prywatnego, nieznanego szerzej miejsca pamięci. Miejsce pamięci, w tym wypadku opiekowała się nim Józefa Siuzdak, córka rodziny kazaków z Brzózy Królewskiej. W tym miejscu znajdowały się żydowskie pochówki, dopóki po przyznaniu tytułu rodzinie i nagłośnieniu tej historii nie zostały ekshumowane i przeniesione do mogiły zbiorowej w pobliskim lesie. Wspomniane wzgórze, na wspomnianym już wzgórzu na granicy wsi Bukowa znajduje się samotna drewniana macewa upamiętniająca miejsce pochówku dziewczynki z rodziny korzenników. Udało się nam zidentyfikować to dziecko do tej pory, bo ono zmienne, dlatego zresztą Fundacja Zapomniane postawiła tam drewnianą macewę. Taki mają zwyczaj upamiętniania bezosobowych mogił. Proszę spojrzeć, co zmieniło nasze upamiętnienie. Po raz pierwszy na tym wzgórzu pojawiła się społeczność związana z tą historią. W tym wypadku mówimy tutaj o dalszych gałęziach rodziny. Pojawili się przedstawiciele wspólnoty samorządowej, pojawili się przedstawiciele wspólnoty państwowej. Ta historia została przywrócona na łono właśnie w pierwszej kolejności wspólnoty, jak się okazuje, nawet rodzinnej, bo często rodziny też potrzebują czasu, by tę historię przepracować. W drugiej kolejności oczywiście to wspólnota lokalna, wspólnota samorządowa, w trzeciej kolejności to wspólnota narodowa. I w takim duchu właśnie działamy. To znaczy, jeśli mówimy o, nawiązujemy do tytułu tej konferencji, to nasz program przede wszystkim przywraca miejsce pamięci do tej sfery naszej tożsamości narodowej, ale pośrednio, to znaczy przywracając je najpierw wspólnocie lokalnej. Myślę, że to czyni go szczególnie autentycznym, wiarygodnym, ponieważ działamy właśnie in situ. Żeby dodać jeszcze tutaj jedno zdanie do tej historii, na organizowanym zjeździe rodzin w tym roku, na początku września, miałam okazję rozmawiać z przedstawicielami rodziny Gaconiów, z jedną z pań, która powiedziała mi, że po tym upamiętnieniu jej mama, która
przez dekady zarzekała się, że jej noga nigdy nie powstanie na tym, nie powstanie na tym wzgórzu. Tydzień, ponad tydzień, dwa po wydarzeniu poprosiłaby ją tam zaprowadzić. Zresztą cała rodzina, jak się okazuje, też po upamiętnieniu, w miesiąc po upamiętnieniu zorganizowała raz jeszcze swój zjazd właśnie na tym wzgórzu, by raz jeszcze wspólnie opowiedzieć sobie tę historię. To było niesamowicie wzruszające. Mówimy tutaj oczywiście o tych miejscach pamięci przede wszystkim w tym ujęciu prywatnym. Tutaj chociażby przykład pani Marianny Szulich i jej potomkini, jej córki, pani Haliny, która pokazuje się na zdjęciach, które publikujemy przy tej okazji w wydawanych materiałach. Tym sposobem ta historia, tak jak powiedziałam, ma szansę zaistnieć w pierwszym ujęciu w tej wspólnocie rodzinnej, w drugim we wspólnocie lokalnej i w trzecim we wspólnocie narodowej. Co ważne, jak Państwo zapewne wiedzą, tutaj gdy idzie o miejsca pamięci, one przez w przypadku wielu tych poszkodowanych rodzin sprowadzają się w znacznej mierze do grobów, które też zresztą odwiedzamy przy okazji tych uroczystości. Natomiast bardzo często jest też tak, że te ofiary grobu nie mają. I często ten kamień, który stawiamy w przestrzeni publicznej, jest jednocześnie prywatnym miejscem pamięci. Na zdjęciu widzą Państwo potomków Józefa i Józefy Dmochów, zamordowanych również za pomoc Żydom, upamiętnionych w tym roku w Poświętnym, którzy w jednym z przemówień pani Grażyna Prostko, krewna zamordowanych, powiedziała o tym, że wreszcie mają miejsce, w którym mogą pojawić się 1 listopada, by zapalić znicz. Nie wiem, ile czasu nam jeszcze zostało, no ile mogę sobie pozwolić. 3 minuty. 3 minutki to sporo, dziękuję. Wobec tego przejdę tutaj przez informacje o tym, jak do historii docieramy, bo wiadomo, metoda jest tutaj wspólna, myślę, dla nas wszystkich. Natomiast co ważne, to jeszcze raz to podkreślenie, że program Zawołani po imieniu to trochę więcej niż indeks represji, bo to program o bardzo szerokiej perspektywie i głębokim społecznym podejściu, a więc wspomniałam już tutaj o akcjach edukacyjnych. Należy wspomnieć o tym, że staramy się odpominać tę historię także we wspólnocie lokalnej. Temu służą spotkania organizowane w Wigilię upamiętnienia właśnie z lokalną wspólnotą. To także ta sztafeta międzypokoleniowa, która zwraca naszą szczególną uwagę. To także sieciowanie rodzin zawołanych po imieniu i dzielenie się tym wspólnym trudnym doświadczeniem. Corocznie organizujemy taki zjazd gromadzący przedstawicieli pokrzywdzonych rodzin. Tak jak mówię, w moim odczuciu chyba jednej z bardziej pokrzywdzonych grup ofiar II wojny światowej. Także dlatego, że to cierpienie często z racji tego, że nie zakończyło się sukcesem, było postrzegane jako daremne, być może nawet naiwne. I tutaj te pęknięcia, które się pojawiały, były obecne przez dekady nie tylko w takim naszym ogólnym, państwowym, można powiedzieć, ignorancji, bo nie zwracaliśmy uwagi na te ofiary, ale często właśnie też tkwiły bardzo głęboko w społecznościach lokalnych. I drugi filar tego programu, czyli wspólnota lokalna. Od tego roku wprowadziliśmy również zjazdy partnerów samorządowych programu Zawołani po imieniu, mające na celu aktywizację, integrację lokalnej wspólnoty, a więc znowu starania, by ten kamień nie był jedynie martwym znakiem, by rzeczywiście stał się miejscem pamięci znowu w rozumieniu tego, o czym powiedziałam, a więc nie tylko dosłownie związanym z pewną przestrzenią, w której historia jest odpominana, ale także z pewnym wspólnym doświadczeniem, które kreuje tożsamość. Wiele można by tutaj było powiedzieć jeszcze o tym, jak na ilu poziomach można rozumieć stawiane przez nas kamienie pamięci. Można się odwoływać tutaj do teorii chociażby Marka Orze i nie miejsc pamięci, bo de facto przychodząc w te miejsca mamy doświadczenie właśnie z takim nie miejscem, a więc z czymś, co istnieje niby w powszechnej świadomości lokalnej, natomiast wciąż nie jest wyrażone i wciąż nie jest zapisane na kartach historii. Możemy tutaj też mówić o tej koncepcji miejsca pamięci definiowanego zwłaszcza w świetle współczesnych badań raczej z perspektywy odbiorcy, a więc zgodnie z tym chociażby, co proponował tutaj James Young, czyli
porzuciwszy tę tradycyjną koncepcję, która chociażby widnieje we wspomnianym projekcie ustawy o miejscach, czy to rozumienie, które pewnie tutaj będzie typowe dla prelegentów tej konferencji, także patrząc pod kątem tego, że jest to bardziej nie tyle miejsce pamięci, ile miejsce historyczne, a więc miejsce, w którym formatujemy postpamięć. I na tym może zakończę. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję serdecznie Pani doktor. Bardzo się cieszę, że podczas tego pierwszego panelu przyszło nam omawiać miejsca pamięci, które funkcjonowały przez dziesięciolecia w świadomości narodowej i takie miejsca, które my w tej chwili z racji różnych zawirowań historycznych przywracamy pamięci narodowej. To jest niezwykle ważne zadanie, patrząc na te kamienie, o których pani doktor opowiadała. Przywiodło mi to na pamięć działalność Fundacji Pamiętamy, która społecznie stawiała od lat 90. pomniki poświęcone żołnierzom podziemia antykomunistycznego i dla tych rodzin świadomość tego, że właśnie państwo, w tym wypadku reprezentowane przez samorządy lokalne, upomniało się o pamięć konkretnych ludzi, no miało i ma gigantyczne znaczenie, gigantyczną wartość. Serdecznie Państwu dziękuję. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania do referentów, to w tej chwili jest czas, żeby je zadać. Tak, słucham. Proszę się przedstawić i zadać konkretne pytanie. Posłuchałbym tego wystąpienia. Natomiast pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest, któryś z panów mówił o areszcie na Koszykowej i o tym, że było to miejsce odbywania kary także przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa, którzy dopuścili się różnych wykroczeń. Chcę powiedzieć, że nie było to jedyne miejsce odbywania przez nich takich kar. Areszt na Oczki, czyli areszt Głównego Zarządu Informacji, też był takim miejscem. Wystarczy tutaj wymienić dwa nazwiska. Pierwsza rzecz, co było dla mnie prawdziwym szokiem, był tam przez krótki czas więziony pułkownik Józef Różański. Wiem to z akt sprawy, którą miał w procesie razem z generałem Romkowskim i pułkownikiem Fejginem. A drugą osobą był inny oficer śledczy na Rakowieckiej. Był to, nie pamiętam stopnia, ale nazywał się Jerzy Kędziora. Wystarczy prześledzić księgę administracyjną tego aresztu. Prosiłbym o zadanie pytania konkretnego. Chciałbym zapytać się o sprawę, czy w jakiś sposób można się skontaktować z tym panem Paduszkiem i mieć jakiś, powiedzmy, dostęp do treści ewentualnego jego referatu, żeby w jakiś sposób się do tego odnieść. Myślę, że jako wnuk komendanta aresztu mam do tego pełne prawo. Proszę pana, każdy będzie mógł się do tego referatu odnieść w momencie, kiedy wydamy publikację tom studiów będących plonem tej konferencji.
na ogólnie przyjętych zasadach. Nie mam żadnych uprawnień, ażeby przekazywać bezpośredni kontakt, czy to mailowy, czy telefoniczny, do czego zobowiązuje mnie ustawa o ochronie danych osobowych. Tak, słucham. Dzień dobry, Konrad Tokicki. Ile mamy minut na dyskusję? Przepraszam. A od tego zależy, jak długo będzie pan zadawał pytania, panie Konradzie. Postaram się, żeby to nie był koreferat. Parę uwag, jakichś refleksji, może 2-3 pytania do referentów mam. Pierwsza rzecz do pani profesor Załęczny. Dziękuję za ten referat o Cytadeli. Tam było parę rzeczy może, które wymaga sprostowania. Ja rozumiem, że formuła takiej konferencji nie pozwala na wypowiedzenie wszystkiego, co się wie na ten temat i tylko zasygnalizowanie. Natomiast no, na przykład tam było takie stwierdzenie, że Cytadela nie zapobiegła walką o niepodległość. No, jest jasne, że ona nie miała zapobiec walką o niepodległość, tylko miała trzymać w szachu miasto i doskonale się z tego zadania wywiązała, ponieważ no, jej armaty były skierowane na miasto. Nie miała bronić miasta przed najazdem, tylko miała pacyfikować miasto. Z tego się wywiązała. Tam był ten fajny cytat o piekle, Cytadela jako piekło. No, z kolejnych referatów tutaj wiemy, że no, XX wiek nas nauczył tego, że jest pewna stopniowalność piekła i to, co mamy też tutaj na miejscu w piwnicach, to, co mieliśmy na Koszykowej, świadczy o tym, że XIX-wieczne pojęcie uciążliwości więzienia, doświadczenie piekła więzienia, no, jest czymś zupełnie innym niż to, co znamy z XX wieku, dzięki i nazizmowi, i komunizmowi. Natomiast to, czego mi tutaj tak naprawdę, bo to nie są jakieś złośliwości, tylko takie drobne dopowiedzenia. Ja wierzę, że to się oczywiście pokaże wszystko w tym artykule. Natomiast to, czego mi tutaj zabrakło, to jakoś odniesienie się do czasów powojennych, bo nie wyobrażam sobie troszkę opowiadania takiego pełnego o historii pawilonu 10 i w ogóle Cytadeli bez szerszego potraktowania tego, jak wykorzystywano symbolikę pawilonu 10 w czasach PRL. Było wspomniane o tym Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego, że to on sprawował nadzór nad Muzeum 10 Pawilonu. No, sprawował też nadzór nad Pawiakiem, który też jest fajnym przyczynkiem do powiedzenia o tym, jak manipulowano po prostu historią w wystawach okolicznościowych, miejscowych, podkreślając cierpienie działaczy lewicowych, a konkretnie komunistycznych. I tu przy tym 10 pawilonie, czy przy Cytadeli, no zabrakło sprawy oczywiście Kniezkiego, Rutkowskiego i Hibnera, gdzie pod murami Cytadeli wybudowano wielkie mauzoleum, przy których obchodzono różne rocznice w tym kalendarzu historycznym. Więc apelowałbym tutaj, żeby to miejsce też w kontekście doświadczenia historycznego, żeby też traktować jako pretekst do nauczania o historii powojennej, czy o prowadzeniu w ogóle polityki historycznej w PRL. A więc apeluję o to, o czym mówił też chwilę później profesor Zawistowski, to znaczy, że zgadzam się z tym, że autentyzm oznacza po prostu brak wybiórczości w narracji. I tego jakby tutaj zabrakło, ale ja oczywiście wierzę, że to w tekście jak najbardziej będzie. Przechodząc do referatu profesora Zawistowskiego, który powiedział, że między Szucha a Koszykową było 300 metrów. Między nazizmem a komunizmem, prawda, było 300 metrów w tym przypadku. No oczywiście jesteśmy w takim miejscu, że widzimy tutaj wokół, na tej wystawie, na tych adresach, które tutaj widzimy, no w wielu miejscowościach w wymiarze lokalnym nie było nawet tych 300 metrów. To były te same budynki. Tak, za progiem. Przechodząc w 40 roku za progiem byliśmy już w Gestapo, a w 45 byliśmy w NKWD albo w MBP. Natomiast mam pytanie do tego referatu, bo może to było powiedziane, a mi umknęło, troszkę rozkojarzony byłem. Czy było wspomniane, jaka była pojemność w ogóle tego więzienia? Jaka była przewidywana pojemność, a jakie było zaludnienie? To znaczy, czy na tym areszcie na Koszykowej występuje problem przeludnienia cel, no i jak to oczywiście wpływa na samo śledztwo. I nie wiem, czy ja bym chyba jeszcze do tych osób, które siedziały w tych celach, dorzucił agentów celnych. Oni się chyba tutaj nie pojawili. Nie wiem, jak to na Koszykowej było wykorzystywane. I jeszcze parę drobnych pytań do dr Anny Stróż-Pawłowskiej,
Bardzo mi się podobało to wystąpienie o autentyczności doświadczenia, natomiast chciałem zapytać, czy ten program, no, Zawołani po imieniu, czy on się odnosi tylko do terenów generalnego gubernatorstwa, co by ta mapka sugerowała i te powiaty, które były tam wymienione. No jak rozumiem, sugeruje to też to, że to by było związane z tym, że ten program opiera się o ustawodawstwo niemieckie, które na terenie tego generalnego gubernatorstwa przewidywało karę śmierci za pomoc Żydom, no ale na innych terenach też oczywiście takie wyroki wykonywano, znaczy nie wyroki, no morderstwa po prostu dokonywano za pomoc osobom żydowskim. I pytanie, czy to przywracanie pamięci, czy to jest właśnie przywracanie pamięci w aspekcie lokalnym, czy to jest bardziej kreowanie pamięci w aspekcie lokalnym, to znaczy na ile to jest upamiętnianie, a na ile to jest informowanie o wydarzeniach, o których wcześniej w lokalnej wspólnocie jakby nie wiedziano, czy nie były powszechne, więc ten aspekt edukacyjny na ile tutaj jest ważny. I jeszcze jedno pytanie do tego referatu. Czy pojawia się w tych działaniach refleksja dotycząca przyczyn odkrycia obecności czy ukrywania Żydów przez Polaków? Czy to jest w ogóle istotne dla Państwa przy prowadzeniu tego programu? Bo na przykład no, bardzo częstą przyczyną odkrycia ukrywania Żydów były oczywiście donosy sąsiadów na te osoby ukrywające. I czy nie należy przy tej okazji jakby też piętnować donosicieli? Bo ja zawsze wychodzę z tego założenia, że nie można nie mówić o tych donosicielach, szmalcownikach i tak dalej, bo to zawsze odejmuje części bohaterstwa, części poświęcenia dla osób, które no, zapłaciły tą najwyższą cechę. Bo tu pani też mówiła o tym budowaniu wspólnoty narodowej. No ale czy tą wspólnotę narodową można budować, nie piętnując właśnie takich jak najbardziej negatywnych i godnych potępienia uwag? To znaczy, czy można ją budować pomijając te aspekty po prostu? Dziękuję bardzo. Dziękuję za koreferat pana doktora. Bardzo proszę, panie profesorze. A ja w sesji jeszcze pytań, a rozumiem, że sesja odpowiedzi będzie oddzielna. Ja mam, jako że widzę, że czasu jest mało, dwie refleksje, takie komentarze i jedno pytanie do pani doktor Gruszczyk, jeżeli mogę. Po pierwsze, ta sprawa Nike Cieszyńskiej czy Śląskiej, tam w tym odbiorze czeskim było podnoszone nie tyle to, co się stało w 18 i 19, o ile 38, bo to stamtąd zabrzmiały słowa maszerować i wojska ruszyły na drugą stronę Olzy, zwłaszcza, że Nike pokazuje wprost, gdzie trzeba iść. Więc tak, ten komentarz, ta strona czeska to podnosiła przede wszystkim rok 38, a nie 19 i 20, który już inaczej jest kojarzony. Tam też, to myślę, że warto dodać, bo pani to wie na pewno, natomiast nie wszyscy, ja przepraszam, ja jestem zaprzyjaźniony z liceum czesko-cieszyńskim i z podstawówką czesko-cieszyńską i z PZKO, z Wędryni, dlatego dziękuję za to, że pani zauważyła, że Zaolzie jest też przed Olzą po tamtej stronie. Więc chciałbym tylko dodać taki komentarz, że w Skoczowie to są bardzo ciekawe dwa bliźniacze pomniki na cmentarzach, bo przecież jest ten katolicki, który pani pokazała, a dosłownie 100 metrów obok jest bardzo, znaczy bliźniaczy pomnik na cmentarzu ewangelickim. To też pięknie pokazuje tą taką wspólną historię, rozdzielną, ale łączną. Natomiast ja mam pytanie o rzecz, którą przegapiłem, przyznam, bo być może pani śledziła, nie wiem, bo to jest bardzo nowa rzecz. Czy po polskiej stronie była jakaś dyskusja w 2020 roku w sprawie odsłonięcia tego słupa granicznego? W czeskim Cieszynie został odsłonięty jako pomnik ustanowienia granicy słup graniczny czechosłowacki. Nie na granicy, tylko trochę wewnątrz miasta, ale to było takie dosyć mocne, bo strona polska upamiętniała raczej podział miasta, niż świętowała ustanowienie nowej granicy. Więc pytanie, czy coś takiego się pojawiło, bo ja przyznam, że przegapiłem tą dyskusję, tylko zobaczyłem to po jakimś czasie. Dziękuję bardzo, w tej sesji oczywiście. Dziękuję. To może teraz przejdziemy, aha, jeszcze jest pytanie z końca sali. Dzień dobry, Stefan Fuglewicz. Zajmuję się historią fortyfikacji, działam w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami oraz w Komitecie Zachowania Redutu Ordona. Najpierw uwaga co do Cytadeli. Jej rola wbrew pozorom nie jest jeszcze zamkniętą sprawą,
ponieważ z analizy położenia i fortyfikacji wynika, że to nie był obiekt optymalizowany do tłumienia rozruchów ulicznych. Miał dużą wartość bojową i raczej był szykowany na coś w rodzaju powtórki powstania listopadowego, czyli gdyby znowu Polakom udało się zorganizować dużą armię. Jest to o tyle ciekawe, że można traktować Cytadelę jako taki pomnik wystawiony polskiemu orężowi przez zaborców, jaki czuli jednak wtedy przed polskim wojskiem respekt. Ale pytanie dotyczące 10 pawilonu. Mówimy tutaj o autentyzmie. Autentyczna jest Cytadela, autentyczny jest budynek 10 pawilonu. Natomiast już nie do końca wnętrze. Chciałem się zapytać, jak to było z tymi wnętrzami, bo tam były duże przekształcenia. Już po, no wiadomo, areszt też się trochę zmieniał, po I wojnie światowej, z tego co sobie przypominam, tam były przez jakiś czas po prostu mieszkania urządzone, czyli już były pewne przekształcenia. No potem była II wojna światowa. I właśnie, ile z tego autentycznego wyposażenia pozostało, tego w pełni autentycznego, na ile to tworzono, na jakiej podstawie i na ile ta forma może być uznana za autentyczną? Dziękuję. Dziękuję. Proponowałbym teraz krótkie odpowiedzi pani profesor w pierwszej kolejności, później pan profesor i obydwie pani doktor. Bardzo dziękuję za pytania, to znaczy, że państwo uważnie słuchali. Zacznę może od końca. Z panem Fuglewiczem to ja nawet nie będę dyskutowała o fortyfikacjach, bo pan jest dla mnie autorytetem. Oczywiście możemy rozważać tutaj wpisanie Cytadeli w cały ten cały układ fortyfikacyjny rosyjski na granicy imperium. Możemy dyskutować o wykorzystaniu w różnym czasie. To oczywiście materiał na zupełnie inny niejako referat. Jeżeli chodzi o autentyczność, wiadomo, że Cytadela przechodziła swoje koleje i wiadomo, że szczególnie 11 pawilon został przebudowany wewnętrznie. On już teraz niczym nie przypomina dawnego układu. W tym 10 układ cel został zachowany, natomiast cała reszta, no nie czarujmy się, to jest rekonstrukcja, łącznie z tym, że na przykład cele mają drzwi, czyli te bardzo groźnie wyglądające sztaby, to są już rekonstrukcje późniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o całą politykę historyczną, o którą pytał tutaj pan, oczywiście ja nie jestem w stanie w ciągu 20 minut powiedzieć o wszystkim. Mówiłam o tej dacie 52 symbolicznej, mówiłam też o tym, że wykorzystywano to przez działającą władzę pod kątem preferowania przede wszystkim więźniów z tego obszaru politycznego. I oczywiście jest to temat też na rozwinięcie. Ja nie będę uciekała od tego wątku w swoim referacie pisanym, natomiast tutaj proszę wybaczyć, ograniczyłam się tylko do sygnalizowania pewnych aspektów. Natomiast Cytadela generalnie, jeżeli chodzi o miejsce pamięci, no to nie jest to miejsce w 100% autentyczne już. Trudno mówić o autentyczności, kiedy tam przeszło tyle różnych no jakby przeobrażeń z racji tego, że Cytadela będzie więzieniem, koszarami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten 10 pawilon jest takim no elementem na w tym jakby wyścigu upamiętniania po to, żeby pokazać obecność różnych władz, obecność władzy rosyjskiej carskiej, obecność władzy rosyjskiej w okresie I wojny, władzy niemieckiej, powojennych władz polskich, potem z kolei władz zaborczych, władz okupacyjnych, no i współcześnie wojska, no i muzealników jako ten element ostateczny. Dlatego też proszę nie oczekiwać po referacie 20-minutowym wyczerpania tematu, co najwyżej wyczerpania prelegenta tym, że musi dokonać ostrej selekcji. Dlatego tylko tyle, jeżeli chodzi o sygnalizowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wyjdzie na to, że to ja wyczerpywałem kolejnych referentów. No, pani profesor. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę tylko o krótkie wypowiedzi, bo mamy już dosłownie minuta. Tak. A propos Różańskiego, Różański nie był karany dyscyplinarnie, tylko karnie. To są dwie różne sprawy, zresztą jego trzymano w różnych miejscach w Warszawie, nie będę tego rozwijał, ale to są inne kwestie. I do pytania do pana doktora Rokickiego. Znaczy to jest jeden problem, ile osób tam było, dlatego że księgi zostały zniszczone, wszystkie i to prawdopodobnie w 54.
dlatego że no, to wśród specjalistów jest rzecz znana, ale może nie powszechnie. Pierwsze palenie akt bezpieki to jest 54. To jest koniec 54 roku, a na Koszykowej przetrzymywano bez sankcji prokuratorskich. W związku z czym ten zakres oskarżeń, które stawiano funkcjonariuszom bezpieczeństwa i wojskowego i cywilnego najczęściej, czyli przetrzymywanie bez sankcji prokuratorskich, tutaj był łatwy do udowodnienia. Bo to jest też pytanie, jak długo tam ludzi trzymano. Najkrócej to jest godzina, którą znalazłem. Najdłużej półtora roku. Więc to jest ta kwestia, że my nie wiemy, kto tam siedział z ksiąg więziennych. Jest na Mokotowie, jest księga więzienna, można sobie sprawdzić, ale tutaj nie. I przeludnienie, oczywiście tak, we wszystkich relacjach jest przeludnienie, bo to są cele bardzo nieduże, po 10, 15, 12 osób to w różny sposób bywa, ale są już takie akcje, jak na przykład akcja skierowana przeciwko żołnierzom Armii Krajowej, tak zwana sprawa Zośki, która była szersza niż tylko batalion Zośka, no to wówczas Koszykowa odmawia przyjęć, bo już jest pełna. Tak naprawdę ja podjąłem pewną hipotezę badawczą, jeżeli chodzi o Koszykową, mianowicie starałem się odtworzyć, ile tam ludzi przebywało na podstawie zdjęć sygnalitycznych. Bo zdjęcia sygnalityczne prawdopodobnie były wykonywane na Koszykowej, bo na przykład Anoda był tylko na Koszykowej, więc skoro Anoda ma takie, a nie inne zdjęcie z takim, a nie innym napisem, pozwala mi postawić hipotezę, że inni też tam byli. W związku z czym wychodzi mi, że w tym takim szczycie to jest około 1000 osób rocznie przechodzi przez cele piwniczne na Koszykowej, to jest dużo. Natomiast agenci celni, ja ich celowo nie umieściłem, no bo to nie byli ci, których wsadzano do Koszykowej. Z nich korzystano, więc czasami to byli ci sami ludzie, którzy tam byli. Natomiast to już tylko zostawiam na koniec. Tak naprawdę oprócz agentów celnych wykorzystywano strażników. Ci strażnicy mieli zadanie zaprzyjaźniać się z osadzonymi. I ci Francuzi bardzo często udawali takich naiwnych, że oni nie wiedzieli, gdzie trafili i tak dalej, że oni tu pomogą, gryps przeniosą i tak dalej, i tak dalej. Wszystko było aranżowane. Ja mam wrażenie, że więcej bezpieka dowiadywała się od strażników, niż od tak zwanych agentów celnych. Dziękuję serdecznie. Ja tylko dodam, żeby te 1000 osób ulokować w jakimś kontekście porównawczym. Pierwszy areszt Głównego Zarządu Informacji Naczelnego Dowództwa Ludowego Wojska Polskiego w podwarszawskich Włochach, który funkcjonował między lutym a październikiem 45. W ciągu tego okresu przez piwnicę tej willi przepuszczono 1000 osób. Także to nie było w gruncie rzeczy dużo. Bardzo proszę pani doktor o krótkie. Oczywiście. Dziękuję panie profesorze za to pytanie, dlatego że to tak jakby przypomina mi, że ja zapomniałam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie, kiedy pomnik Śląskiej Nike został tak jakby odbudowywany na nowo, pojawił się wniosek ze strony czeskiej, aby tych tablic czterech upamiętniających wydarzeń wojny polsko-czechosłowackiej w ogóle tam nie umieszczać ponownie, a nie dodałam tego, że to są akurat tablice, które zostały tak jakby ocalałe z pierwotnej wersji pomnika, które były przetrzymywane i ochraniane przez lokalnych harcerzy. I tutaj pojawiła się ta interwencja, żeby jednak ponownie tych elementów nie umieszczać. Oczywiście ta prośba spotkała się nie tylko z odmową, ale też z ostrą taką reakcją strony polskiej. Natomiast to, o czym mówił pan profesor, czyli o tym zamieszaniu wokół odsłonięcia słupa granicznego, można powiedzieć, że po polskiej stronie OLZ zostało to bardzo źle odebrane i tutaj nie chodzi o sam pomnik, natomiast chodzi o to, że w uroczystościach tych uczestniczyła ówczesna burmistrzyni miasta Cieszyna, która zresztą wytłumaczyła to z jednej strony, mówiąc, że jednak chciałaby, aby miasta ze sobą współpracowały i trochę przepracowały wspólną historię. Oczywiście to jest tak, że docelowo zmierza się w kierunku temu, aby obie strony były w stanie składać kwiaty w czasie tych samych uroczystości na miejscach pamięci ważnych z perspektywy Polaków i z perspektywy Czechów. Natomiast ostatnie lata i obchody ostatnich lat pokazały, że jest to raczej niemożliwe. I obecność władz miasta na odsłonięciu tego pomnika była o tyle źle odebrana, że wskazywano, że w tym samym czasie właśnie pod pomnikiem pamięci legionistów tak naprawdę kwiaty złożyła samotna delegacja strony polskiej i wskazywano to jednak jako taki no, czynnik pewnej asymetrii w relacjach. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. I pani doktor o krótką refleksję poprosimy. Krótka refleksja, pytań było aż trzy, jeśli dobrze pamiętam. Pierwsze było związane z tym, czy jest to miejsce pamięci
narzucone, czy raczej wydobywane, jeśli dobrze pamiętam. Dokładnie, więc w myśl tego, o czym wspomniałam, pamiętają pewnie Państwo to wielotomowe wydawnictwo dialogu o polsko-niemieckich miejscach pamięci, gdzie, jeśli dobrze pamiętam, pani Kończał wspomniała o tym, że dzisiejsze upamiętnianie czy dzisiejsze pomniki to raczej formatowanie postpamięci niż odpominanie ofiar. Tak jest troszkę w tym wypadku, znaczy my wkraczamy w te miejsca, gdzie ta pamięć komunikatywna została przerwana przede wszystkim, bo te pokolenia odeszły i nie było kontynuacji, czyli nie było też tej pamięci kulturowej, o której mówi Asman. W związku z tym ten projekt w moim odczuciu jest na pograniczu, nie da się go przyporządkować, bo owszem, kreujemy tę pamięć, ale wciąż wydobywając te pokłady, które jeszcze gdzieś tam się znajdują w tym lokalnym kontekście. To nie jest konkwista warszawska, to nie jest konkwista instytucji centralnej, która przyjeżdża w miejsce i stara się tam coś kreować. Raczej staramy się tutaj wydobywać i stąd współpraca ze środowiskiem rodzin i stąd włączanie jako partnera projektu wspólnoty samorządowej. To pierwsze pytanie. Gdy idzie o drugie, oczywiście tak, tutaj chodzi przede wszystkim o teren Generalnego Gubernatorstwa, zresztą 10 dni temu minęła rocznica wprowadzenia aktu Hansa Franka. Trzecie pytanie, proszę mi przypomnieć. Dotyczące... Oczywiście, donosów w tym wypadku. Oczywiście, mówiąc o polskiej pomocy ludności żydowskiej, nie sposób wypreparować jakiejkolwiek tutaj grupy postaw, tym bardziej, że tak jak zauważył pan, jak łatwo się domyślać, większość z tych ofiar zginęła w wyniku donosu z rąk niemieckich funkcjonariuszy. Więc tutaj te historie, zresztą jeśli państwo zapoznają się z materiałami, które produkujemy, się pojawiają, nie w sposób mówić o postawach bohaterskich, tak? Bohaterowie nigdy nie są większością. Inna kwestia, czy mamy w ogóle prawo heroizmu wymagać to w kontekście nawet ostatniego oświadczenia Leona Kielca. Natomiast piętnujemy również donosy, to znaczy mówimy o pełnym spektrum postaw, bo inaczej na Boga ta historia nie byłaby wiarygodna, tak? To znaczy nie da się tutaj wyciąć żadnej z grup tych zachowań, a jak wiemy, te postawy polskiej ludności wobec zagłady Żydów bywały różne i o tym ten program również wspomina. Notabene bardzo często mierzymy się z taką historią, gdzie wciąż żyją potomkowie i jednych i drugich. Proszę sobie wyobrazić, w Bieczu mamy taką historię, gdzie już po upamiętnieniu Józefa Pruchniewicza w szkole pojawiło się zadanie opisz swojego bohatera, bohatera rodzinnego. I proszę sobie wyobrazić, że zarówno potomkowie Józefa Pruchniewicza, jak i ci, którzy go zdradzili, a byli jego krewnymi, wybrali tę samą postać do opisania, czyli Józefa Pruchniewicza. To jest ciekawe zagadnienie i na pewno jest to zagadnienie zasługujące na odrębne badania, tutaj już oczywiście w zakresie postpamięci. Zresztą takie badania są podejmowane, te grupy są też przez nas ankietowane, o tym już nie zdążyłam Państwu powiedzieć. Pani doktor Agnieszka Konik też przygląda się tutaj temu, jak te procesy pamięciowe zachodziły już w tych powojennych dekadach w samych rodzinach, ale także ostatnio jej uwagę zwróciły również właśnie te procesy odpominania we wspólnocie lokalnej. Miejmy nadzieję, że to się spotka po prostu z pewnym metodycznym podejściem i z wynikami, które będziemy mogli również Państwu zaprezentować. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Więcej pytań już nie pozwolę Państwu zadać, jak również odpowiadać na te pytania. Teraz zarządzam 10-minutową przerwę i później zapraszam na panel drugi. Dziękuję bardzo.